Halo, jesteśmy we Wronkach. Jesteśmy na meczu 32. kolejki drugiej ligi piłkarskiej pomiędzy rezerwami Lecha Poznań a Gryfem Wejherowo. Witają Państwa bardzo serdecznie realizujący transmisję Maciej Springer, a także komentujący boiskowe wydarzenia Mateusz Jarmusz i Maciej Henszel. Na razie zapowiada nam się tutaj nad Wronkami na pogodowy Armagedon, bo ciemne, granatowe chmury pojawiły się nad obiektem przy ulicy Leśnej, no i kto wie, czy tutaj mocniej nie popada w trakcie meczu, już teraz troszkę kropi, natomiast nie jest to jeszcze jakiś mocny opad, natomiast może się on faktycznie zmienić w jakieś rzęsiste opady deszczu. Natomiast my oczywiście bardzo liczymy, że skoro zapowiada się na pogodowy Armagedon, to nie będzie wynikowego Armagedonu podczas tej dzisiejszej rywalizacji, bo rezerwy Lecha Poznań są w tej chwili na 13. miejscu w tabeli, mają 43 punkty, ale ich rywalem jest Gryf Wejherowo, drużyna zamykająca ligową tabelę, drużyna, która ma zaledwie 14 punktów, no i już została zdegradowana do trzeciej ligi, właściwie no niemal każdy kolejny mecz piłkarze z Wejherowa przegrywają, więc jakby no tutaj faworyt tego meczu jest jedyny i oczywisty, są to oczywiście rezerwy Lecha Poznań. 9, a właściwie już prawie 8 minut do rozpoczęcia tej rywalizacji, więc może teraz posłuchajmy rozmowy z trenerem rezerw kolejorza Rafałem Ulatowskim, a tę rozmowę przeprowadził nasz reporter Adrian Gałuszka. A my witamy już dzisiaj naszego gościa, jakim jest pierwszy trener drugiego zespołu Lecha Poznań, Rafał Ulatowski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. No to może pierwsza kwestia, najważniejsza. Stare piłkarskie porzekadło mawia, że czasem te najłatwiejsze mecze okazują się najtrudniejszymi. Jak sprawić, żeby dzisiaj uniknąć sprawdzenia się tej reguły? W szatni mówiliśmy sobie o trzech rzeczach. O cierpliwości, o konsekwencji, o determinacji w tym, co robimy. Mamy swój plan. Wiemy, że po raz pierwszy chyba w tym sezonie jesteśmy traktowani jako faworyt. Bo przyjeżdża do nas zespół, który zdobył najmniej punktów w ligowej tabeli. W związku z tym no, szacunek trzeba mieć do przeciwnika, ale trzeba też być konsekwentnym w tym, co się będzie działo na boisku. Bo meczu nie wygrywa się w pierwszej, drugiej czy piątej minucie, tylko w 90. I też wiemy o tym, że może być to mecz, który będziemy prowadzili w ataku pozycyjnym, że przeciwnik będzie skupiony na obronie własnego pola karnego, gdzie będą liczyć na szybkie kontrataki, w związku z tym też musimy się wiedzieć, jak zachować, jak się zabezpieczyć przed ewentualnym kontratakiem przeciwnika, ale też co robić, żeby znaleźć drogę do bramki. Mówi trener o roli faworyta. Ona przyjdzie faktycznie wam w takiej roli wystąpić po raz prawdopodobnie pierwszy w tym sezonie, ale też pewnie z powodu dwóch zwycięstw, które odnieśliście ostatnio z Resowią oraz ze Zniczem Pruszków. Bardzo ważnych zwycięstw, które pozwoliły awansować na 13 miejsce w tabeli. I zastanawiam się, czy dzisiejsze potencjalne trzecie zwycięstwo z rzędu oznaczałoby, że pana zespół znalazł się w najlepszym momencie swojego sezonu. Wszyscy jesteśmy bogaci o doświadczenia 31 meczów, które za nami, tak? Były to mecze niektóre trudne, niektóre łatwe, niektóre przegrane w zdecydowany sposób, niektóre przegrane w końcówkach, niektóre wygrane w ostatnich sekundach, w związku z tym na pewno był to sezon dla nas bardzo obfity w nowe doświadczenia i po to jesteśmy na tym drugoligowym froncie, żeby nasi młodzi zawodnicy zbierali doświadczenie. No też trzeba umieć rozgrywać takie mecze jak ten dzisiejszy. To z racji mojego trochę większego doświadczenia niż zawodników też wiem właśnie to, co pan mówi, że to nie są takie mecze, że się wychodzi na stojąco, da się ograć przeciwnika. Tym bardziej, że to przyjeżdża zespół młody, który będzie chciał pokazać, że nie tylko w Akademii Lecha Poznań się dobrze szkoli, ale gdzieś na Wybrzeżu, w Wejherowie też potrafią grać piłkę. I w związku z tym, no tak jak mówię, no trzeba do takich meczów też odpowiednio być i skoncentrowanym i mieć odpowiednie podejście i nie tracić zimnej głowy, czy w momencie, kiedy się będzie wysoko prowadzić, czy w momencie, kiedy będzie się starało cały czas zdobyć tą upragnioną bramkę. No bo różne scenariusze potrafi pisać futbol i przed meczem dwa zespoły podchodzą do tego przy wyniku 0-0. No to może jeszcze słówko o tych naszych młodych zawodnikach. Patrzymy na pierwszą linię, a tam dwa miejsca zajmują zawodnicy, którzy od dawna albo nawet nigdy nie wystąpili w pierwszym składzie. Mowa o Damianie Kołtańskim na prawym skrzydle oraz o Hubercie Sobolu na pozycji numer 9. Zastanawiam się, czy o tych decyzjach personalnych zadecydowała gra co trzy dni, czy wyróżniająca się postawa na treningach, no bo co by nie powiedzieć, obu tych piłkarzy dawało bardzo dużo, wchodząc z ławki w ostatnich spotkaniach. Raczej to drugie, raczej nagroda za to, że byli cierpliwi, że pracowali wytrwale i konsekwentnie w treningu.
Poza tym charakter dzisiejszego meczu też powoduje to, że na tym skrzydle będziemy czasami potrzebowali właśnie tak jak gra Damian Kołtański, zawodnika, który z lewą nogą będzie potrafił zejść do środka i albo będzie mógł zagrać piłkę prostopadłą w kierunku czy Huberta, czy Filipa Szymczaka, albo będzie sam potrafił zejść i oddać strzał lewą nogą. Na to liczymy. A no Huberta liczymy na to, że no, to, ja cały czas powtarzam, że nasze sukcesy w ostatnim czasie zawdzięczamy w bardzo dobrej formie trzech naszych napastników. Bo i Paweł Tomczyk strzela bramki, i Filip Szymczak strzela bramki, i Hubert Sobol też strzela bramki i bardzo życzę mu i wszyscy mu życzymy, żeby od pierwszej minuty udowodnił, że jestem trzecim muszkieterem, który też regularnie wpisuje się na listę strzelców. Bardzo pomógł nam jego gol z GKS-em Katowice. Bardzo pomógł nam jego gol ze Stalą Rzeszów jeszcze w pierwszym meczu tutaj zimy, kiedy wszedł i w pierwszym kontakcie wyrównał, to na pewno tego nie zapominam. Ale też i jego determinacja, jego podejście, jego sposób gry też nam bardzo pasuje, bo Huber nie jest takim zawodnikiem, który patrzy tylko na siebie, ale patrzy na dobro zespołu, co mieliśmy okazję zobaczyć, czy w meczu w Pruszkowie, kiedy wszedł i dał taką idealną piłkę do Pawła Tupaja, żeby skończył na 3-1, czy wcześniej w meczu z Resowią, kiedy znalazł Pawkę Tomczyka, byłby to gol na 3-0, ale cenię jego poświęcenie dla zespołu i dzięki temu też wywalczył sobie dzisiaj miejsce w pierwszym składzie. Bardzo dziękujemy trenerze za tą rozmowę i dziękuję. Oddajemy już głos do komentatorów. Dziękujemy bardzo za tę opinię przedstawioną przez trenera rezerw Lecha Poznań Rafała Ulatowskiego. Na biało dziś gospodarze, natomiast w żółtych koszulkach, czarnych spodenkach, czarnych piłkarskich getrach są piłkarze Gryfa Wejherowo. Są już oba zespoły na boisku, więc szybciutko przedstawiamy składy, w jakich dziś zagrają. Rozpoczynamy od gości Gryfa Wejherowo. Właśnie pojawia się ten skład na Państwa ekranach, więc szybciutko przedstawiam. 12 Wiesław Ferra, 6 Oskar Sikorski, 7 Daniel Kwi 8 Karol Baranowski, 9 Kevin Przygoda, 10 Rafał Jan, 13 Mariusz Sławek, 16 Jakub Poręba, 17 Dawid Pilarski, 18 kapitan drużyny i grający trener Marcin Burkhardt i 21 Jakub Pek. Tak wygląda jedenastka desygnowana do gry, tak jak już mówiłem, przez grającego trenera, doskonale znającego Wronki. Będzie jeszcze pewnie okazja o tym opowiedzieć, Marcina Burkharda. A teraz, Mateuszu, szybciutko jedenastka gospodarzy. A więc w bramce drużyny rezerw Lecha Poznań zobaczymy numer 12 Łukasza Radlińskiego, w obronie od prawej strony z 15 Karol Smajdor, z 5 Mateusz Skrzypczak, z 2 Grzegorz Wojtkowiak, z 3 Jakub Niewiadomski, w pomocy z 6 Artur Marciniak, 22 to Łukasz Szramowski, 17 Filip Szymczak i z przodu przed nimi z 16 Damian Kołtański, z 14 Hubert Sobol, z 11 Tomasz Kaczmarek. W rezerwie mamy dzisiaj Krzysztofa Bąkowskiego, Kacpra Wachowiaka, Jakuba Białczyka, Pawła Tupaja, Igora Ławrynowicza, Pawła Tomczyka, Filipa Wilaka, Jakuba Pawlickiego i Aleksandra Jacenko. I rozpoczęło się już to spotkanie. Arbiter główny Rafał Rokosz z Katowic, któremu dziś pomagają na liniach Krzysztof Myrmus i Zbigniew Szymanek. Sędzią technicznym jest Szymon Lizak. Rozpoczęła się ta rywalizacja między drużyną Kolejorza a Gryfem Wejherowo. Pierwsza akcja Lechitów, Kaczmarek w polu karnym, Kaczmarek przed bramkę, no i doświadczony bramkarz Gryfa Wejherowo. Pierwsza dobra interwencja Wiesława Ferry. No można powiedzieć najbardziej doświadczonego z tych piłkarzy, którzy w Gryfie są na boisku. W ogóle myślę, że tutaj w składzie Gryfa mieliśmy duże zmiany, od kiedy trenerem przestał być Łukasz Kowalski. Ostatnie trzy mecze tutaj, od kiedy przejął zespół Marcin Burkhardt, który wcześniej występował oczywiście w zespole, został grającym trenerem. No od tego momentu właściwie w składzie mamy właśnie tego doświadczonego Wiesława Ferę, o którym wspomniałeś. Wiesław Fera, który ma 40 lat już i jeżeli dołożymy do tego Marcina Burkharda, 37 lat, a reszta zawodników, no to najstarszy z nich na boisku to rocznik 98. A najmłodszy obecnie w pierwszym składzie to kilku zawodników z rocznika 01, a więc widzimy, że bardzo, bardzo odmłodzony skład Gryfa Wejherowo. No, sam powiedziałeś na początku transmisji, Gryf już
pogodzony ze swoim losem, wiedzą, że przyszły sezon spędzą w trzeciej lidze. Wiadomym jest, że na pewno część zawodników, która występowała na poziomie drugoligowym, nie będzie występować na poziomie trzecioligowym, dlatego mogą sprawdzać swoją młodzież, ponieważ jeżeli się przyjrzymy, to większość z tych młodych chłopaków to są wychowankowie Gryfa. Tak jest, no i to jest zespół, który już po spadku właściwie bardzo mocno postawił na młodzież, tak jak Mateusz to Państwu ładnie wszystko opowiedział. Rywalizują w Pro Junior System, chcą być jak najwyżej, oczywiście w tym drugoligowym Pro Junior System nie mają najmniejszych szans z rezerwami Kolejorza, które mają najmłodszy zespół i tutaj ci młodzi piłkarze regularnie punktują, ale teraz zobaczmy, akcja Niewiadomski w pole karne, tam Szymczak zamykał tę akcję, jeszcze Marciniak nabiegł na tę piłkę i kopnął zza pola karnego bardzo niecelnie, ale tam ładnie spadła ta piłka na nogę Artura i szkoda, że w tej sytuacji nie udało się kopnąć w stronę bramki Gryfa Wejherowo, że to nie był strzał celny, bo na pewno miałby tutaj bramkarz spore problemy. Miałby spore problemy, a my oglądalibyśmy na pewno piękne trafienie, bo jeżeli ona idealnie by naszła na tę nogę, to idealnie znalazłaby mnie drogę do siatki. No i tutaj będzie pewnie taki obrazek podczas tego meczu. Goście cofnięci w komplecie na własną połowę, natomiast Lechici starający się szukać miejsca, starający się rozgrywać, więc ta piłka będzie często przy nogach środkowych pomocników Lecha Poznań, także stoperzy, czyli wracający do jedenastki Grzegorz Wojtkowiak, Mateusz Skrzypczak, oni na pewno będą tutaj sporo rozgrywać i sporo kierować tych piłek. Teraz na wolne pole do Huberta Sobola skierowana piłka, ten napastnik przyjął dobrze piłkę, oddał przed pole karne do Szramowskiego, Szramowski dalej do Szymczaka, nie, tam jeszcze ktoś piętką próbował odgrywać tę piłkę w pole karne, no i była strata, teraz piłkarze Gryfa Wejherowo mogą wyprowadzić tutaj kontratak prawą stroną boiska, grający z ósemką Karol Baranowski atakował, ale teraz przekroczył przepisy, faulował i dlatego od rzutu wolnego rozpoczynać będą Lechici. Karol Baranowski, który wśród tego zbioru młodzieży w drużynie Gryfa jest chyba tym najbardziej doświadczonym, ponieważ on ma na swoim koncie w tym sezonie już 17 występów, a patrząc na inne nazwiska, są to w większości piłkarze, którzy debiutowali już po przerwie pandemicznej i tych spotkań mają niewiele na swoim koncie. Zdecydowanie tutaj taka zmiana właściwie pokolenia, generacji, jeśli chodzi o drużynę Gryfa Wejherowo w tych ostatnich meczach. Dzisiaj przyjechali w szesnastkę, do Wronek pięciu rezerwowych. Każdy z tych zawodników rezerwowych urodzony w roczniku 2003, to są 17-latkowie, no to też właśnie pokazuje ten kierunek, w jaki chce pójść już Gryf, jakby już budując tę kadrę także na trzecią ligę. Teraz uwaga, szansa dla Lechitów, w polu karnym był Tomasz Kaczmarek, ale też było niedokładne zagranie w stronę partnerów. Zatem początek meczu, Lech tutaj próbuje zyskać przewagę, ale też tak jak analizowaliśmy te poprzednie mecze Gryfa, to ten zespół gdzieś staje na własnej połowie, broni się, no i trzeba tak systematycznie kruszyć ten mur postawiony przez drużynę Gryfa we własnym polu karnym. Oni są naprawdę bardzo głęboko cofnięci, no i to powoduje, że jakby to są mecze z nimi do pierwszego gola, kiedy rywal obejmuje prowadzenie, no to jest mu już oczywiście zdecydowanie łatwiej. Teraz właśnie dobrze przejęli piłkę Lechici. Jest szansa na skonstruowanie dobrej akcji. Kaczmarek, ach, nie rozrobił tego ruchu, teraz w pole karne Hubert Sobol. On najpierw odgrywał piłkę do Kaczmarka, a potem nie poszedł jakby za tym swoim podaniem, bo też myślę, że musiał pilnować też linii spalonego. Mógłby tam być spalony przy tym podaniu Tomasza Kaczmarka, ale więc jakby nie wkleił się w tą linię spalonego Hubert. Ale też wydaje mi się, że bardzo skutecznie go przyblokował obrońca przy tej próbie gdzieś minięcia go, no ale tak jak mówisz, może to być mecz do tej pierwszej bramki, ale jak wiemy, takie mecze są najgorsze, bo jest to mecz, który równie dobrze może się skończyć wynikiem 0-0, a równie dobrze, jeżeli ta pierwsza bramka padnie już na samym początku spotkania, to może się skończyć wysokim wynikiem. Gryf przekonał się o tym między innymi w Częstochowie, kiedy przegrał aż 0-7 ze Skrą. Absolutnie tak, to była najwyższa porażka właśnie już po tych... po tym wznowieniu rozgrywek, po tym restarcie w Częstochowie na tym takim, no, boisku, które nie jest zbyt przyjazne dla innych drużyn, właśnie bardzo wysoka porażka. No i teraz pressing Lechitów, dobrze zaatakowali, więc odzyskali od razu piłkę, mają wyrzut z autu, Kuba Niewiadomski może teraz skierować piłkę do któregoś z partnerów. Uciekła piłka oczywiście w tej chwili Lechicie jednak, więc wyrzut z autu będzie
dla piłkarzy z Wejherowa. To jest początek spotkania, absolutnie tutaj będzie jeszcze okazja oczywiście mówić o sytuacji w tabeli. Będziemy też na bieżąco podawać wyniki tej 32. kolejki, bo tutaj oczywiście nimi jest bardzo zainteresowana drużyna kolejorza. Uwaga, Szymczak, no myślałem, że będzie miał tam teraz dobrą okazję, że już minął swojego rywala na linii pola karnego, ale nie minął i ostatecznie wyrzut z autu będzie dobra interwencja w środku obrony kapitana zespołu Marcina Burcharda, który klasycznie, jak się to mówi, piłkarz z biegiem kariery coraz bardziej cofa się na boisku i tak samo jest w przypadku Marcina Burcharda, który obecnie pełni rolę środkowego obrońcy. Marcin Burchard, no niemal przez całą karierę ofensywny pomocnik, piłkarz taki kreujący grę dla swoich partnerów, wykładający piłkę czy to napastnikom, czy innym zawodnikom ofensywnym, no ale jak widać już w końcówce tej piłkarskiej kariery, a to rocznik 83, czyli 37-latek, już teraz pomaga swojej drużynie w roli grającego trenera. Niedawno przejął zespół po Łukaszu Kowalskim i właśnie pomaga właśnie na pozycji stopera. Teraz ładnie Szymczak, a szkoda, że po tym dobrym zagraniu partnera nie zabrał się z tą piłką Hubert Sobol do tego kontrataku. No to odpowiadają w takim razie goście. Oni teraz mają ochotę zaatakować. Jest pole karne, jest dośrodkowanie. No i spokojnie już teraz będzie mógł interweniować Łukasz Radliński, bo tam zagrożenia wielkiego nie było. No i wysłana piłka w stronę Sobola natychmiast, ale z góry świetnie zdjęta ta piłka przez stopera drużyny Gryfa Wejherowo. I trzeba budować atak pozycyjny. Muszą Lechici być tutaj cierpliwi, muszą spokojnie rozgrywać te swoje akcje. No i wtedy te okazje bramkowe będą się otwierać. Szramowski zaprosił teraz do tej akcji ofensywnej Smajdora. Smajdor do Kołtańskiego. Kołtański na pozycji prawoskrzydłowego, choć zbiegł na chwilę do środka. Teraz Smajdor wycofał tę piłkę. Lechici przez środek. Artur Marciniak. No i wycofana piłka znów do obrońców. Znów trzeba spróbować zmienić stronę. Tak jest, Szramowski pojawił się tutaj już teraz na drugiej stronie boiska. I piłka za plecy właśnie do Sobola. Sobol w polu karnym oddał tę piłkę. Strzał i gol! 1-0. Mam wrażenie, że Kuba Niewiadomski zdobył tego gola Filipem Szymczakiem. Nabił ewidentnie tutaj napastnika kolejorza po tym mocnym dośrodkowaniu, no ale też świetnie stał oczywiście w tej sytuacji tam Filip w polu karnym. Proszę bardzo, tutaj Sobol świetnie zostawił tę piłkę Niewiadomskiemu. Niewiadomski bardzo mocny, tak miałem wrażenie, że nie wiem, czy to nie próba strzału, no ale właśnie świetnie stał przed bramką Filip Szymczak i nabity przez Kubę Niewiadomskiego. Właśnie też stwierdziłem, że trzeba by Kubę zapytać po meczu, czy to było świadome zagranie do Filipa, czy nieudane uderzenie, chociaż wydawało się, że rzeczywiście, że ta decyzja, chciał strzelać, ale ta decyzja w ostatniej chwili została zmieniona i poszukał Filipa, no bo Filip praktycznie miał przed sobą pustą bramkę i mamy 10. gola Filipa Szymczaka w drugiej lidze, ma tą dwucyfrową liczbę bramek w tym sezonie, a zobaczymy. Mówiliśmy o tym pierwszym golu. Pierwszy gol padł dosyć szybko. Zobaczymy, jak rozwinie się to dalej w meczu, czy będziemy oglądać kolejne trafienia Lechitów. Na pewno piłkarze Gryfa chcieli wytrzymać jak najdłużej. Wytrzymali tylko do 10 minuty tego spotkania, więc liczymy na to, że teraz tutaj ten worek z bramkami po prostu się otworzy. Prostopadłe zagranie, właściwie teraz takie zaplece obrońców rzucone przez Artura Marciniaka w stronę Filipa Szymczaka, ale troszkę zbyt mocne. Bramkarz na linii pola karnego spokojnie mógł interweniować. No i szybko oddają goście piłkę zawodnikom kolejorza, jakby ich troszkę parzyła, pozbywają się jej, więc no to napędza te kolejne akcje Lechitów. Mogą już teraz troszkę Lechici też uspokoić, grę ją bardziej kontrolować, no bo pewnie z każdą kolejną minutą robiłoby się na boisku bardziej nerwowo, a tak to mogą już teraz do tych kolejnych minut podejść spokojnie. Tuż przed tym golem chciałem właśnie mówić, że to te wszystko zależy od tego, na ile sił wystarcza tym młodym chłopakom, bo jednak jeżeli masz zespół, gdzie 9 piłkarzy jest w tak młodym wieku, no to wszystko zależy od tego, na ile sił im starczy na właśnie to podwajanie, potrajanie w kryciu, przesuwanie się cały czas. Widzimy, teraz już przegrywają, zobaczymy, jak Gryf na to zareaguje, czy będą nadal się bronić, żeby nie przegrać wysoko, czy będą szukać wyrównującego gola, a szukanie wyrównującego gola na pewno pomoże Lechitom w stwarzaniu kolejnych sytuacji, bo automatycznie zrobi się więcej miejsca na boisku do konstruowania własnych ataków.
Tak jest, więc obserwujemy sobie spokojnie to, co dzieje się na boisku we Wronkach. Na razie gdzieś uciekły te ciemne chmury, więc nie mamy opadów deszczu tutaj we Wronkach, także spokojnie możemy śledzić tę rywalizację. Był upał dziś od rana, natomiast teraz jest naprawdę bardzo fajna piłkarska pogoda do tego, żeby rozegrać mecz, żeby wygrać to starcie wysoko. Marciniak. Też od razu powiedzmy jedną rzecz, bo oczywiście będziemy podawać inne wyniki, będziemy to wszystko analizować, mówić jak wygląda sytuacja w tabeli, ale jedna informacja, chociaż może teraz po tej akcji Karola Smajdora, tam wywalczył wyrzut z autu Lechita na wysokości pola karnego, jest jedna ważna uwaga, Lech dziś nie zapewni sobie, niezależnie od tego jaki będzie układ wyników w tej kolejce 32, Lech dziś stuprocentowo utrzymania nie będzie pewny po tym zwycięstwie i nawet przy tym jak ułożą się inne wyniki spotkania. Tak na dobrą sprawę może być rozwiązanie, że Lech zdobędzie tutaj 3 punkty, będzie miał 46 na koncie i z tymi 46 zakończy sezon i utrzyma się w drugiej lidze, natomiast faktycznie tak odtrąbić po końcowym gwizdku dziś przy tych 46 punktach utrzymania nie będzie można, ponieważ są rozwiązania w tabeli, które mówią o tym, że jeśli na przykład trzy zespoły będą miały równą liczbę punktów i będzie decydować dodatkowa tabela, no to Lech może być w tej tabeli najgorszy i wówczas jeszcze spaść z drugiej ligi. Ale oczywiście nie będziemy na razie rozpatrywać tych wariantów, jest ich bardzo dużo. Pewne jest to, że dziś Lech zrobi ogromny krok, już taki właściwie można powiedzieć 99%, jeśli chodzi o to utrzymanie, natomiast 100% jeszcze tego utrzymania przesądzić nie będzie można. Lech po raz kolejny, tam Smajdor i od bramki jednak rozpoczynać będą goście. Wszyscy dobrze wiemy, jak teraz wyglądają te tabele drugiej ligi, pierwszej ligi. Myślę, że ten sezon zostanie gdzieś tam zapamiętany przez to, że na dwie, trzy kolejki przed końcem rozgrywek mamy w środku tabeli po 10 zespołów, które nie są pewne swojej przyszłości, ale nie są pewne swojej przyszłości na tyle, że nie wiedzą, czy spadną poziom niżej, czy będą mogły bić się o grę poziom wyżej, a więc to jest to dosyć niespodziewana sytuacja, niespodziewana, że w jednym czasie zdarzyło się to zarówno w pierwszej, jak i w drugiej lidze, no bo tak jak mówisz, Lech wygrywa, ma 46 punktów, nie ma zapewnionego utrzymania, ale może się stworzyć sytuacja, że bodajże będzie punkt za miejscem dającym grę w barażu. Barażach, tak jest, dokładnie, to jest właśnie ten cały paradoks. W pierwszej lidze też bardzo podobna sytuacja, chociażby wczoraj, kiedy drużyna Zagłębia Sosnowiec rozpoczynała mecz w Chojnicach, to była w strefie spadkowej, a potem przesunęła się już bardzo blisko baraży po zwycięstwie nad Chojniczanką 2-1, także no jest rzeczywiście tutaj ten sezon wyjątkowy, bo też mówiliśmy przy poprzedniej transmisji, ale teraz uwaga, Filip Szymczak tam się rozpędza, ależ świetna akcja teraz Filipa, będzie ostatecznie stały fragment gry, ale imponujące jak poradził sobie tam na skrzydle z dwójką rywali, właściwie uciekł im jednym z wodem właśnie Filip Szymczak. Właściwie tam interwencja obrońcy Gryfa w ostatnim momencie, bo gdyby już tego ostatniego obrońcę przeskoczył, to już by miał otwartą drogę albo do strzelania, albo do dogrywania kolego. Dokładnie, tutaj już trzech kolegów biegało w pole karne, ale ten wślizg ofiarny tam ostatecznie. Stały fragment gry. Dziś przed bramkarzem są Lechici ustawieni właśnie przy tych dośrodkowaniach. Ach, myślałem, że strącili teraz Lechici tę piłkę w stronę bramki, ale będzie dośrodkowanie z przeciwległego narożnika, bo tam ostatecznie jako ostatni dotykał piłki zawodnik Gryfa Wejherowo. Mocno zagęścili tam to pole bramkowe właśnie zawodnicy Kolejorza przy tym stałym fragmencie gry. Tomasz Kaczmarek będzie dośrodkowywać ze stałego fragmentu, z rzutu rożnego. Jest właśnie to dośrodkowanie, no to kolejny róg, kolejny raz z narożnika Lechici będą kierować teraz piłkę przed bramkę. Jeden z gości ucierpiał tutaj w walce przy wyskoku, ale chyba się pozbiera. Tak, chyba się pozbiera, interwencji nie będzie tam potrzebnej, natomiast arbiter jeszcze chwilkę wstrzymał tę grę. My widzimy jeszcze w powtórce, jeszcze raz to dośrodkowanie, co tam się stało, a teraz już akcja, no i teraz czy tam bramkarz jeszcze strącił tę piłkę? Na pewno była strącona. Tak, ale będzie wyrzut z autu, bo piłka opuściła plac gry 2 metry od linii końcowej. Karol Smajdor będzie wrzucał piłkę z boku i szykuje się do dalekiego wrzutu. Tak, tu w powtórce widzieliśmy, że rzeczywiście Wiesław Ferra gdzieś tam w wyskoku trącił jeszcze tę piłkę. Wojtkowiak został w polu karnym, teraz jeszcze strzał jeden i drugi
z linii pola karnego. A pierwszy zmierzał w światło bramki, gdyby, tak nie, gdyby tutaj Tomek Kaczmarek nie trafił w obrońcę. Tym bardziej, że bramkarz poleciał już w drugą stronę bramki, już leżał praktycznie na ziemi, a więc prawdopodobnie mielibyśmy 2-0, ale niefortunnie ustrzelił jednego z obrońców. I teraz już Lechici wrócili do tego podstawowego ustawienia. Skrzypczak. Ależ ładnie teraz to zagrali Lechici. Za moment może być szansa w polu karnym. A się pozbierał ten Karol Smajder? No właśnie. Ładnie się włączył do tej akcji. Dostał podanie na jeden kontakt z piłką. Ale zabrakło już potem dobrego dogrania. A teraz Mateusz Skrzypczak. Świetnie na wyprzedzenie rywala. Ale bardzo fajne było to prostopadłe zagranie Skrzypy tutaj z własnej strefy obronnej. Idealnie tam do Huberta Subola, który bardzo dobrze dostrzegł wbiegającego z boku Karola Smajdora. Niewiadomski. Tutaj teraz zastawiony jednak Filip Szymczak. Wiemy, że umie się utrzymać na nogach, jest silny, ale tutaj akurat troszkę ta piłka pół metra przesunięta w prawo w stosunku do tego miejsca, w którym stał Filip, więc jakby już tak na wyciągniętej nodze próbował blokować rywala i ostatecznie przeciwnik okazał się od niego lepszy. Marciniak. Wojtkowiak. I jeszcze raz stoperzy. Przy Grzesiu Wojtkowiaku musimy przypomnieć, że przecież wraca po przerwie dwumeczowej spowodowanej nadmiarem żółtych kartek. Zdecydowanie. A więc dwa zwycięstwa bez kapitana. Widziałem, jak sobie żartowaliście z trenerem Ulatowskim z tego w studiu Halo Bugarska przed ostatnim meczem, a więc zobaczymy, czy... No gdyby dzisiaj nie było zwycięstwa, no to coś by było chyba na rzeczy. To by coś do myślenia dało tutaj faktycznie. Teraz Niewiadomski, uwaga, na pozycji, tak można powiedzieć, nawet lewoskrzydłowego, mimo że to lewy obrońca zablokowany ostatecznie z narożnika boiska, będzie teraz dośrodkowywać piłkę. Znów zawodnik kolejorza Tomasz Kaczmarek znów zmierza do tej narożnej chorągiewki i on będzie ten stały fragment gry wykonywać. Widzimy jeszcze tę indywidualną akcję Kuby Niewiadomskiego. Interwencja obrońcy, który wybija piłkę. No to dośrodkowanie na ten bliższy słupek. Wróci jeszcze ta piłka pod nogi Kaczmarka? Nie, będzie rzut rożny. Jeszcze raz już ta piłka była całym obwodem poza linią końcową, więc jeszcze raz będą dośrodkowywać Lechici. To chyba piąty albo szósty stały fragment gry. Dośrodkowanie, oj, teraz minął się Wiesław Ferra i właściwie wystarczyło tę piłkę wpakować do siatki, ale tam któryś obrońca jakby jeszcze zblokował ten strzał. Według Grzegorza Wojtkowiaka piłka trafiła w rękę. No właśnie oglądamy powtórkę, uwaga, dośrodkowanie. Właśnie Wojtkowiak nabity, no nie, bramkarza chyba trafił też tam mi się, jednak też mi się Grzegorz za pierwszym Wojtkowiak razem wydawał. Ten, tak. Ale teraz jest 2-0 dla Lecha. No i tutaj oglądaliśmy powtórkę przez chwilę, więc jakby zobaczymy teraz, co wydaje się wydarzyło. Wydaje mi się, że Hubert Sobol. To zaraz obejrzymy powtórkę, bo faktycznie przez chwilę skupiliśmy się na tej powtórce. Kolejne dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. Tak, 14 w Lechu Poznań, głowa nadstawiona, a od tej głowy piłka odbita kieruje się do siatki. 2-0 dla Lecha Poznań, a zatem niezliczone stałe fragmenty gry. Było ich 5-6 moim zdaniem już, teraz ten siódmy daje Lechowi drugiego gola w meczu z Gryfem Wejherowo. No i możemy już naprawdę odetchnąć. 21 minuta rezerwy Lecha Poznań prowadzą z Gryfem Wejherowo 2-0. Zaczęło padać tymczasem dosyć mocno we Wronkach. Już jak wcześniej mówiłeś o tej pogodzie, tak, to sobie przypomniałem, że na każdym popołudniowym meczu z Karolem narzekaliście na słońce ostatnimi czasy, no to teraz dzisiaj nie jest, narzekamy, jest rewanż pogody. Uwaga, ale Kaczmarek się przedarł w pole karne, szansa, gol! Filip Szymczak na 3-0 dla kolejorza. I po raz 11 w tym sezonie drugiej ligi. Może dzisiaj sobie faktycznie Filip ten bilans bramkowy mocno podreperować. Wiedział, gdzie stać w polu karnym. Fajnie tam Tomasz Kaczmarek. Zobaczymy to teraz, kiedy minął sobie rywala, podrzucił lekko piłkę, a potem dośrodkował. No kapitalnie właściwie niepilnowany zupełnie Filip Marcin Burkard oczywiście, czyli grający trener. Tak trochę można powiedzieć na radar. Już nie te lata. No i też oczywiście nie ma tych zachowań takich obrońcy, stopera,
na 4-5 metrów krył w tej sytuacji Filipa. Nie ukrywajmy, no to, że zawodnicy z wiekiem cofają się pozycjami coraz bliżej bramki, nie wynika z tego, że nagle budzą się w nich nie wiadomo jakie umiejętności gry w defensywie, tylko wynika właśnie z takich ograniczeń mobilności. Jasne. I dużo mogą działać właśnie na doświadczeniu wyniesionym przez tyle lat gry w piłkę. Jasne, tylko że właśnie podkreśla się często, że zawodnicy może nie biegają, już te fizyczne aspekty są gorsze, natomiast wiedzą jak się ustawiać na boisku. No tutaj jednak Marcinowi na pewno brakuje tego doświadczenia dotyczącego pozycji stopera jakby, no bo nie grał przez całe życie właśnie w tym miejscu na boisku, więc jakby nie miał szans po prostu powstrzymać Filipa Szymczaka, dobrze się ustawić, dobrze ocenić już tej sytuacji, czy wychodzić w stronę Tomasza Kaczmarka, który minął rywala i wbiegł w pole karne, czy jednak zostać przy Filipie Szymczaku. No to w takim razie 3-0 dla Lecha. No i zapowiada nam się naprawdę tutaj bardzo spokojne popołudnie we Wronkach. A przypomnijmy, że jest to popołudnie i wieczór z Lechem Poznań, bo my jesteśmy teraz we Wronkach na meczu rezerw kolejorza z Gryfem Wejherowo, a od 20.30 w Krakowie pod Wawelem Krakowia kontra Lech Poznań w 36. kolejce PKO Ekstraklasy. Nasza ekipa medialna podróżuje w tej chwili do Krakowa, więc Przemku, Karolu, bardzo serdeczne pozdrowienia. Wiem, że śledzicie w aucie rywalizację z Wronek. 3-0 dla rezerw Lecha Poznań w meczu z Gryfem Wejherowo. Czyli co? Karol z Przemkiem też przywożą 3-0 z Krakowa i odczarowują stadion Krakowi. Zobaczymy jak będzie, natomiast faktycznie te 6 punktów w tę środę 15 lipca byłoby na pewno kapitalnym prezentem dla wszystkich kibiców kolejorza. Wyrzut z autu będzie dla Gryfa. Sędzia pokazał, że tutaj grę będą wznawiać goście. No i co? Możemy chwilkę pospekulować, jeśli chodzi o wynik końcowy tego spotkania. Aż troszkę za mocno teraz Kaczmarek w stronę tego młodziutkiego, 17-latka, rocznik 2003, to też trzeba podkreślić. Ale na pozycję Damian na pozycję wychodził idealnie, szkoda, że tą piłkę dostał za mocno, bo gdyby była dobrze dograna, no to znalazłby się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Fajnie, że dostał szansę gry od początku w takim meczu właśnie Damian Kołtański. Mówiliśmy o tym wcześniej, mówiliśmy o tym w Halo Bugarska w rozmowie z trenerem Rafałem Ulatowskim, że wbija się już ten rocznik 2003 do drugiej drużyny, że bardzo możliwe, że będą także przesunięcia i gdzieś ci poszczególni piłkarze z tych roczników 2003 będą też dostawać szansę w pierwszym zespole u trenera Dariusza Żurawia. Nie od razu oczywiście w meczach o stawkę, natomiast gdzieś w nagrodę pojadą na zgrupowanie, żeby jakby poczuć ten klimat pierwszej drużyny, żeby potem to wejście już takie pełne do pierwszej drużyny było zdecydowanie łatwiejsze. Będziemy oczywiście te informacje podawać, którzy piłkarze dostaną właśnie taką już nagrodę, taki wstęp, jeśli chodzi o to ich przechodzenie na wyższe szczeble, już na ten najwyższy szczebel, jeśli chodzi o Lecha Poznań, czyli do pierwszej drużyny, natomiast na razie spokojnie jeszcze oczywiście wprowadzani do drugiej drużyny, przecież dopiero niedawno debiutowali i Igor Ławrynowicz i właśnie Damian Kołtański i czeka na ten debiut bramkarz Krzysztof Bąkowski, także rocznik 2003. No ale akurat Krzysztof Bąkowski jest w takiej sytuacji, tak, że z pierwszą drużyną to jest bardzo dobrze zaznajomiony. Trenuje już oczywiście od dłuższego czasu w pierwszej drużynie. Wychodzą teraz za atakiem zawodnicy Gryfa, ale tutaj profesor Wojtkowiak wybiegł spokojnie z obrony i odebrał piłkę. Szramowski rozpędził się teraz na lewej stronie boiska, ale obok niego był przeciwnik, więc kółeczko zawrócił do Niewiadomskiego, ten do środka do Marciniaka. Szramowski i teraz brawa także od trenerów, że szybko, ładnie wymienili tę piłkę Lechici, przenieśli ciężar gry na drugą stronę boiska. Wojtkowiak szybko teraz skierował tę piłkę, ładnie tutaj wymienili. Uwaga, Szymczak dostał podanie, troszkę uciekła mu teraz ta piłka. Oj, czy tam nie było przewinienia? Rzut rożny pokazał arbiter. Od razu wskazał arbiter na narożnik, natomiast faktycznie fajnie pograli Lechici. To zgranie Huberta Sobola, potem odegranie w pole karne, troszkę zbyt mocne do Filipa. Nie, 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 bramkarz tam chyba tę rękę cofał. Nie mam tutaj wątpliwości, że chyba rzut karny w tej sytuacji Lechowi się nie należał.
Trzeba rzut przyznać, że skoro sędzia był pewny, że widział wybicie ręką piłki spod nóg Filipa, no to nie mamy o czym rozmawiać tak naprawdę. Tak. To jeszcze raz, stały fragment gry, uwaga, oś, teraz niewiele brakowało, a... Samobójczego gola. Byłby samobój, tak, takie miałem też wrażenie, że zbita ta piłka ostatecznie przez zawodnika Gryfa i przeszła niedaleko obok słupka, spójrzmy. Tak, no tam nabity to jeszcze... podwójnego wreszcie. Właśnie, tak, kolega z drużyny. No to jeszcze raz Lech z narożnej chorągiewki. Dośrodkowanie, teraz inaczej starali się zagrać ten stały fragment gry. Lech wypchnięty poza pole karne i teraz już spokojnie asekurujący Karol Smajdor. Ale wybija Kuba piłkę, Niewiadomski, bo leży w... Kuba Niewiadomski tutaj karnym. Przy polu karnym. Tak, więc dlatego Karol wybił teraz tę piłkę. Widzimy Kubę Niewiadomskiego, który na razie nie jest gotowy do tego, żeby dalej grać w tym meczu. Podeszli tam i Hubert Sobol i Filip Szymczak podnoszą swojego kolegę z murawy. Wyraźnie utyka Kuba Niewiadomski, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok i będzie mógł swoją grę w tym meczu kontynuować. Marciniak. Bardzo szybko teraz zagrali Lechici. Ach, myślałem, że przejdzie ta piłka do Sobola od Szymczaka. Byłaby sytuacja sam na sam z bramkarzem. Bardzo fajne było to podanie. Obrońca jednak zdołał przeciąć to zagranie. No i zawodnicy Gryfa Wejherowo. Mają właściwie, nie wiem, pierwszy albo drugi raz w tym meczu taką okazję, żeby przekroczyć linię środkową boiska i gdzieś pograć dłużej piłką już na połowie Lecha. No i od no, ale razu jak Lech piłkę przejął, to mogą zostać. Dostać kontrę. Tak jest, Szramowski. Chciał zagrać piłkę do Szymczaka, tak zewnętrzną częścią stopy. Ale czytelnie to dosyć tak, było. Tak, dosyć czytelne. Od jakiego, od pewnego momentu było dokładnie widać, co chce zrobić. A więc obrońca mógł skorygować trochę swoją pozycję, żeby dobrze interweniować. I odpowiadają piłkarze Gryfa. Pograli teraz w środku boiska, przenieśli ciężar gry na lewą stronę. I już zagranie i znów Grzegorz Wojtkowiak świetnie interweniuje. No to rozpoczynamy, jedziemy w drugą stronę. Filip Szymczak, kontratak, zagra do Sobola, aż szkoda, że ta piłka do Huberta nie dotarła. No to jedziemy dalej, 4-4, Kaczmarek. Teraz sobie poszuka miejsce do oddania strzału, nie zagra do Grzegorza Wojtkowiaka, który włączył się do akcji, hat-trick będzie, nie będzie. Na razie hat-tricka na koncie Filipa Szymczaka. Szkoda, że Filip teraz tej akcji nie wykończył z włączającym się przecież tam prawą flanką Grzegorzem Wojtkowiakiem, który asystę miałby w tym momencie na swoim koncie. Właśnie to jak teraz za, widzimy. Jak za starych dobrych czasów Grzegorz Wojtkowiak o, podłączył tak. się tam prawym chciał skrzydłem. Podłączyć spokojnie lewą stopę Filip Szymczak, no i gdzieś uciekła mu ostatecznie ta piłka. Nie wykończył Filip tej akcji, a miał szansę na skompletowanie hat-tricka po właściwie dwóch kwadransach we Wronkach i przy prowadzeniu Lecha 3-0 to byłby czwarty gol Kolejorza w tym meczu. Teraz Gryf może się odgryźć. Oj, tutaj próba z bardzo daleka, z ponad 30 metrów. Ale straszna dziura w środku pola tak, się zrobiła w pewnym momencie. Atakują zawodnicy z Wejherowa. No i wycofali się teraz. Odważnie przekroczyli linię środkową. Wszyscy zawodnicy są na połowie Kolejorza. No i teraz już wydaje się, że będą Lechici interweniować, a może nawet wyprowadzą akcję. Nie wyprowadzili. Damian Kołtański powstrzymany, bardzo choć chciał poprowadzić dwóch zawodników minął, na trzecim już niestety się zatrzymał. Oj, jaki piękny strzał, no i tam ostatecznie interweniuje i Radliński, tam chyba ta piłka jeszcze i odbiła jeszcze po się poprzeczce. Od poprzeczki, tak, i ostatecznie rzut rożny będzie dla piłkarzy z Wejherowa. Marcin Burkart, no któż inny mógł lewą nogą tak kopnąć tutaj we Wronkach jak nie on, kapitan drużyny i ofensywny pomocnik. Było widać, że... W czasach Amiki Wronki pewnie nie raz tak. tak się udało trafić. Dośrodkowanie, uwaga. Przeszła ta piłka przez pole karne tak niebezpiecznie. Zamykają jeszcze akcję z drugiej strony zawodnicy Gryfa. Odważnie teraz zaatakowali, ale Lechici też po tym szturmie takim na bramkę Gryfa postanowili się wycofać. Uwaga, Burkard jeszcze raz, lewa noga, ale tym razem wrzuca piłkę do partnera i już ale bardzo sprytne było to tak, podanie. Bardzo sprytne, bo wydawało się, że będzie kopał w stronę bramki, a on gdzieś tam starał się jeszcze na tym dalszym słupku poszukać swojego partnera.
wysłał jednak piłkę poza bramkę. No ale też trzeba przyznać jedno, że przecież często w naszych relacjach mówimy o doświadczeniu ekstraklasowym u piłkarzy, którzy grają w zespołach, które grają przeciwko rezerwom Lecha Poznań, ale przecież w przypadku Marcina Burcharda mówimy o reprezentancie Polski. Co prawda tych meczów miał 10, ale ja pamiętam taki mecz eliminacyjny z San Marino w eliminacjach do Euro 2004, kiedy zagrał 90 minut i pamiętam, że po tym meczu już był kreowany. Tutaj nie, na chwilę tutaj przerwałem, nie będzie, bramkarz spokojnie uprzedzi Tomka Kaczmarka. Po tym meczu, z tego co pamiętam, Marcin Burchard był kreowany na taką kierownicę reprezentacji Polski na te eliminacje. Jak się okazało, nie udało się, zagrał tylko w dwóch meczach eliminacyjnych, łącznie tych spotkań uzbierał 10 w reprezentacji narodowej. No, bogata kariera Marcina Burcharda. No tak, spoglądam na te kraje, w których grał: Szwecja, Ukraina, Azerbejdżan, Bułgaria, Norwegia, a po powrocie już do Polski w ostatnich latach i Pogoń Siedlce, i Motor Lublin, i Legionowia, i w końcu Gryf Wejherowo, czyli faktycznie sporo jest, jeśli chodzi o tę karierę krajów i klubów, przez które przewinął się Marcin Burchard, no ale tak jak mówiłeś, bogate doświadczenie też ekstraklasowe, 180 meczów na polskich ekstraklasowych boiskach właśnie tego piłkarza. Mogę powiedzieć tu z własnego doświadczenia, ponieważ braci Burchardów, znaczy młodszego Filipa, znam bardzo dobrze, bo chodziliśmy razem do przedszkola i do szkoły podstawowej, ale pamiętam właśnie jako młody chłopak, jak Marcin przyjeżdżał z Wronek, kiedy już tutaj trenował, przyjeżdżał i pod blokiem brał udział w meczu, to każdy chciał być z Marcinem w drużynie, bo wiedział, że wygra, a nie będzie musiał się za dużo napracować na tym boisku. Jasne, teraz gra przerwana. Na spalonym był Tomek Kaczmarek, więc od rzutu wolnego rozpoczynać będzie Gryf. Wkradają nam już takie opowiastki właśnie o poszczególnych piłkarzach. Troszkę wspominamy, co było naście lat temu, natomiast wiemy, że no jakby ten mecz jest od 21 minuty rozstrzygnięty, bo przecież Lech prowadzi różnicą 3 goli. No i nie można nigdy wyrokować przed końcem starcia, natomiast no myślę, że jeśli tutaj ktoś jeszcze będzie strzelał gole w tym meczu, to będzie to Lech Poznań i ten wynik będzie po prostu wyższy niż Gryf Wejherowo miałby nagle wziąć się za odrabianie strat we Wronkach przeciwko Kolejorzowi. Ale też widać, że z piłkarzy Gryf zeszło już takie... Ewidentnie. Są odważniejsi na pewno. Odważnie grają, więcej zawodników bierze udział w atakach, te akcje już jakoś wyglądają. No i teraz wszystko zależy od Lechitów, na ile będą chcieli kontrolować sobie to spotkanie, a na ile strzelać kolejne gole. Łukasz Radliński rozpoczyna od autu bramkowego, proszę bardzo. Cofnięci byli na własną połowę, ale teraz przy aucie bramkowym nagle podeszli bardzo blisko zawodnicy Gryfa. Pressing, tego też muszą się uczyć Lechici w pierwszym zespole. Lech chce grać ładną piłkę ofensywną, agresywną, atakować rywali pressingiem, ale też wychodzić właśnie spod tego pressingu podaniami, a nie, mówiąc brzydko, po piłkarsku kolokwialnie, pałować tę piłkę z własnej połowy. I teraz właśnie zaprezentowali takie wyjście z przed własnego pola karnego Lechici. To jest też dobra szkoła dla zawodników Kolejorza w tym dzisiejszym meczu właśnie, chociażby, żeby sobie przetrenować takie właśnie elementy, takie fragmenty gry krótkimi podaniami z udziałem bramkarza, żeby wychodzić sprzed własnego pola karnego. No bo tak naprawdę cały czas mówimy o tej młodej drużynie gości, a przecież na bramce mamy doświadczonego zawodnika, w Lechu też mamy doświadczonego zawodnika. Tak. Na środku obrony jest Marcin Burchard, u nas Grzegorz Wojtkowiec. Gdyby odjąć Artura Marciniaka w środku pola, no to mamy dwie młode drużyny, które tak naprawdę uczą się jeszcze tego rzemiosła na tym poziomie seniorskim, a więc tak jak mówisz, każdy tutaj z tego meczu może jeszcze bardzo wiele wynieść. To Gryf atakuje po raz kolejny. Dłuższe zagranie, ale tam będzie już wyrzut z autu, tam nie trzeba interweniować, będzie rozpoczynać od wyrzutu z autu Karol Smajdor, podał mu jeszcze piłkę Mateusz Skrzypczak. Z udziałem Łukasza Radlińskiego teraz Smajdor, można przenieść ciężar gry na drugą stronę. Nie, tu już teraz jest zmuszony do dłuższego zagrania akurat Łukasz. Padnie piłka łupem Lechitów. No i znów wycofują się zawodnicy Kolejorza. Skrzypczak. No warto byłoby tu jeszcze przed przerwą jakoś podkreślić tę swoją zdecydowaną przewagę.
Przenoszą teraz ciężar gry na drugą stronę boiska. Lechici Niewiadomski przejmie tę piłkę, już zagrał do Kaczmarka. Kaczmarek znów umknął swojemu przeciwnikowi, tam trącił jeszcze piłkę zawodnik Gryfa, więc rzut rożny kolejny dla Lecha Poznań. Myślę, że już też jesteśmy blisko dwucyfrowej liczby tych stałych fragmentów gry rzutów rożnych, jeśli chodzi o piłkarzy Kolejorza. Mówisz, że 3-0 to niebezpieczny wynik? Myślę, że tutaj akurat patrząc właśnie na klasę obu zespołów, to raczej bym tego określenia nie używał. Mówiliśmy zawsze o tym niebezpiecznym wyniku 2-0, a 3-0, no to wydaje się, że w tych okolicznościach przyrody akurat nie, zwłaszcza, że właśnie mamy skompletowany hat-trick. Czyli 37 minut. Tak jest, tyle zajęło Filipowi to, żeby teraz po raz trzeci wpakować piłkę do siatki w tym meczu. Filip Szymczak na 4-0 dla Lecha Poznań, no i teraz już możemy naprawdę rozsiąść się wygodnie w fotelach. Gdybyśmy je tutaj mieli, to spokojnie moglibyśmy na kompletnym luzie już komentować dalszą część tej rywalizacji, ale Filip naprawdę wie, gdzie się ustawić w polu karnym, bo to nie była piłka do niego kierowana, ale zbita gdzieś, strącona właśnie w jego strefę i wiedział, jak już wykończyć tę akcję. Strzelił gola na 4-0 dla Kolejorza. Tak cały czas mówiłeś o patrzeniu w tabelę drugiej ligi, to za chwilę będziemy musieli spojrzeć w klasyfikację strzelców drugiej ligi, też. Jak tak Filip nie przestanie w tym meczu strzelać. Choć oczywiście tam zdecydowaną przewagę ma zawodnik Górnika Polkowice, Bednarski, tak, który bodajże 22 bramki w tej momencie 10 więcej traci, niż Filip. Tak, Filip Szymczak. To też pamiętajmy o tym, że Filip przecież leczył w trakcie tego sezonu kontuzję, że to 17-latek, że był też spokojnie wprowadzany jakby do drużyny. Natomiast no absolutnie, jeśli chodzi o tę wiosnę, to należy do niego. W ogóle można powiedzieć, że można być zadowolonym z gry napastników tutaj właśnie na tym drugim piłkarskim froncie. Każdy robi swoje. Hubert Sobol po kontuzji, kiedy wrócił do zespołu, to co wejście, to jakaś fajna akcja. Chociażby przypominamy mecz z GKS-em Katowice, gdzie wszedł na boisko i właściwie po minucie pierwszy kontakt strzelił z piłką. Gola. Właśnie. Z kolei ostatnio w meczu, uwaga, teraz dośrodkowanie, no blisko gola byli teraz piłkarze Gryfa Wejherowo. A znowu dośrodkowywał Marcin Burchardt. Tak jest, dokładnie. Zobaczmy teraz tę powtórkę. O właśnie, przyjął, no i lewa nóżka. Złota lewa noga polskiego futbolu, można powiedzieć, o Marcinie. Zawsze można oczywiście to rozpatrywać, rozważać i tak dalej, natomiast oczywiście no talent wielki, natomiast zawsze są te uwagi, że ten talent nie do końca wykorzystany. Kołtański przyjął teraz tę piłkę tyłem do bramki, był faulowany, więc będzie rzut wolny dla Kolejorza. Myślę, że tak jak nawiązywałeś... Uwaga, teraz na wolne teraz pole do Huberta Sobola. Sobol za moment może być już w polu karnym, a zdecydował się jednak na uderzenie, chociaż środkiem już tam biegł, pędził, takie susy sadził na środku pola karnego Filip Szymczak, który był gotowy, żeby wykończyć kolejną akcję Lechitów. No Hubert chyba stwierdził, że Filipowi już wystarczy teraz. Tak, teraz on kopnie. Ale też by miał drugie trafienie w tym momencie. Dokładnie. Myślę, że to, co mówiłeś o napastnikach, jak właśnie się dobrze pokazują w drugiej lidze, świadczy między innymi o tym, tu konkretnie mówiąc o Filipie Szymczaku, że w momencie, kiedy nie miało być Krystiana Gietkiera w meczu z Legią Warszawa domowym niedawnym, to Filip Szymczak był realną opcją na zagranie od pierwszej minuty w tym spotkaniu. Tak jest, dokładnie. Gdzieś tam oczywiście sztab szkoleniowy rozpatrywał wówczas różne warianty. Ostatecznie postawił na Timura Żamaletdinowa, a Filip na pewno tak z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem będzie bardzo dużym też wzmocnieniem dla pierwszej drużyny. Debiut ma już za sobą. Zagrał także w końcówce tego niedawnego zwycięskiego meczu z Legią Warszawa. Podkreślaliśmy to, że nie bał się zaatakować chociażby dużo bardziej doświadczonego reprezentanta Polski Artura Jędrzejczyka, któremu w pewnym momencie odebrał piłkę. No i zobaczymy, jak dalej będzie się ten talent Filipa rozwijać. Natomiast ten sezon zawsze w drugiej lidze kapitalne. Zawsze mam w głowie tą minę Filipa po tym, jak Petro Tiba go wprowadził w pole karne i uderzył w boczną siatkę, że, tak, że widać było, że on chciał sprytnie uderzyć i po prostu nie wyszło. Teraz na chwilę przerwałem, bo było groźnie, ale po
takim odbiciu się piłki, bardziej od Huberta Sobola padła ona łupem bramkarza. Widać było, że on bardziej nie był, wiedział jak chciał uderzyć, nie wyszło to, a nie, że był zdenerwowany na siebie, że mógł to lepiej wykończyć, a więc widać, że tą pewność siebie złapał, no i teraz musi to przełożyć na treningach, żeby Dariusz Żuraw zaczął dawać mu więcej szans w pierwszym zespole. Właśnie to jest ważne, pewność siebie, widać, że zyskał, że po prostu każdy jego ruch, z każdego jego ruchu na boisku bije pewność siebie, to jest w tej chwili będący w świetnej formie napastnik, który jest świadomy swoich umiejętności, tego, że się dobrze czuje fizycznie i to stara się wykorzystywać na boisku, dlatego kiedy wszedł z Legią, no to był dla niego tak jakby kolejny mecz tutaj właśnie na tym trzecim szczeblu rozgrywek w drugiej lidze, w rozgrywkach centralnych. Nie bał się zawodników Legii, no i miał naprawdę też sporą szansę na strzelenie gola. Odrzutu wolnego tymczasem Lechici po faulu. Skrzypczak, Marciniak. Zagra szeroko do Smajdora. Smajdor tam wzdłuż prawej flanki ma Kołtańskiego, ale nie wybrał podania do tego piłkarza. Zmieniają stronę. Lechici znów starają się grać cierpliwie. Zresztą przy tej poprzedniej akcji byli bardzo chwaleni przez sztab szkoleniowy, przez trenera Małeckiego, trenera Ulatowskiego, że faktycznie ładnie te kolejne podania wymieniane przez zawodników Lecha Poznań. Szramowski. Ładnie teraz zgrana ta piłka, Niewiadomski, jeszcze Szramowski chciał w polu karnym wymieniać tę piłkę. Denerwują się zawodnicy Gryfa, bo biegają za piłką, ale Lechici ją wymieniają i jakby nie ma tego ataku przez zawodników Gryfa na piłkę. Lechici są tutaj, no jakby w tej chwili suwerenami na tym boisku. Jesteśmy już w tym ostatnim fragmencie pierwszej części spotkania. Szramowski, Sobol ładnie zgrał głową, przejmie tę piłkę, Kaczmarek nie przejął, szkoda, że nie zabrał się teraz Kaczmarek, bo już tam mogliby taką dwójkową akcję z Filipem Szymczakiem przed polem karnym skonstruować. W odpowiedzi no gry, zobaczymy. Rywale. Tak. Uwaga, no teraz przeleciała ta piłka za pole karne. Za moment będzie dośrodkowanie, Rafał Jan, no i wybijają piłkę ostatecznie zawodnicy kolejorza z własnego pola karnego. Znów atakują goście. Zagrana piłka w pole karne, ale bardzo na fantazji było. Zdecydowanie. Fantazji nigdy Marcinowi nie brakowało, Marcinowi Burkardowi, ale teraz taka podcinka, właściwie takie nad głowami obrońców zagranie do partnera. Skazane też na porażkę, dlatego że jest mokro i ta piłka oczywiście po kontakcie z podłożem będzie bardzo szybko w tej sytuacji uciekać. Na skrzydle teraz Sobol. Da piłkę Kaczmarkowi? Dał. Faktycznie Kaczmarek przed bramkę. No i teraz Burkard uprzedził Filipa Szymczaka. Jakby wyciągał wnioski z tych poprzednich akcji. Choć Lechici jeszcze tę akcję kontynuują. Sobol. Ale w tamtej akcji mieliśmy świetny no-look pass w wykonaniu Huberta Sobola, który ostentacyjnie wręcz odwrócił się do boku. Smajdor tymczasem w pole karne, zgrał piłkę Sobol w stronę Szymczaka, fajne jest to, że Hubert dzieli się piłką, a teraz Niewiadomski zza pola karnego, ale ten strzał bardzo, Azymut był dobry, tak. Tylko siły za dużo troszkę i w złym miejscu przyłożona noga do piłki. Tutaj widzimy, jak właśnie Marcin Burkhardt uprzedził Filipa Szymczaka. Już sekundy pozostały do końca tej pierwszej części gry. Przypuszczam, że sędzia nie doliczy za bardzo do niej, ponieważ ani kontuzji nie mieliśmy, zmian nie mieliśmy. Płynna gra przez te 45 minut. I no właśnie i tak jak arbiter, właśnie. Chociaż możemy powiedzieć, że padły cztery gole, tak. No to na każdy gol trochę czasu schodzi. Zawsze się mówi, że za gole też powinno się doliczać trochę czasu. Widzimy arbitra na naszych ekranach. Zaprosił oba zespoły do szatni po 45 minutach. Rezerwy Lecha Poznań prowadzą z Gryfem Wejherowo 4-0. Zatem zobaczymy najpierw skrót pewnie tej pierwszej części spotkania, a potem podamy wyniki, jakie są na innych stadionach, żeby też skontrolować to wszystko, co dzieje się na innych drugoligowych obiektach. Rozpoczynamy od tej akcji Kaczmarka w polu karnym. Tutaj bramkarz jednak świetnie złapał to jego uderzenie po tym przedarciu się w pole karne. A tutaj jest kolejna akcja zawodników kolejorza.
I jeszcze Artur Marciniak dostawiający nogę do piłki. Piękny gol byłby. Byłby na pewno piękny gol. Sobol, a tutaj już na 1-0 dla Kolejorza. Niewiadomski, potężna bomba, z którą spotkał się w locie Filip Szymczak i wpakował w ten sposób piłkę do siatki. 1-0 dla Kolejorza. Jeszcze raz to widzimy. Niewiadomski, Szymczak i 1-0 dla Lechitów. A tutaj Filip Szymczak, czyli absolutny bohater tej pierwszej części spotkania, świetnie radził sobie ze swoimi przeciwnikami i tutaj już, kiedy wbiegał w pole karne i chciał odgrywać do partnerów, ślizg obrońcy i ostatecznie rzut rożny. Tutaj dwie próby zza pola karnego Lechitów, a teraz mamy bodajże ten stały fragment gry, który dradł drugiego gola Kolejorzowi. Nie, to jest jeszcze ta akcja, kiedy Grzegorz Wojtkowiak nabity przez bramkarza głową jeszcze raz w rękę bramkarza. Teraz jest gol na 2-0 z przeciwległego narożnika, dośrodkowanie i ale Hubert też płynnie, Sobol na 2-0. Płynnie nie wpadła do siatki, tylko gdzieś tam jeszcze tak, bramkarz jeszcze próbował gdzieś tam, tak. No. Tutaj zaskoczono oczywiście z bliska, gdzieś pewnie też zasłonięty bramkarz, trzeci, czwarty metr, no to tutaj ciężko to oczywiście wybronić. No i na 3-0 Kaczmarek znów troszkę, głowę nadstawia. Troszkę lżej Filip, niż Niewiadomski. Tak. Ale styl uderzenia Filipa praktycznie identyczny. Tomek w polu karnym minął rywala. Bardzo dokładne dogranie. Niekryty Filip Szymczak. 3-0 dla Lecha. To było dosłownie bodajże 40 sekund po golu na 2-0. A tutaj szkoda, że Filip nie spotkał się z tą piłką. Gdzieś mu uciekła. Lewą nogą chciał wykańczać dośrodkowanie. Uwaga kogo? Grzegorza Wojtkowiaka, kapitana drużyny. A tutaj najgroźniejsza akcja. Gryfa, strzału Marcina Burkarda po rękach Łukasza Radlińskiego. Piłka w poprzeczkę poznańskiej bramki i gol na 4-0. I tutaj Filip Szymczak wykańcza tę akcję bardzo ładnie lewą nogą i kompletuje hat-tricka w ten sposób. Znowu gdzieś bramkarz był blisko dobrej interwencji, ale mocne uderzenie Filipa. Przełamała ta piłka gdzieś nogi, przeleciała między nimi, wpadła do siatki. 4-0 po pierwszej połowie. Czego chcieć więcej? No można chcieć więcej, można czekać na kolejne trafienia. Kolejne trafienia. No to teraz szybciutko w takim razie rezultaty z innych drugoligowych stadionów. Dziś odbył się już mecz Legionowi z Błękitnymi Stargard, 0-1 w tym starciu. Garbarnia przegrywa z Bytowią 0-2. Pogoń Siedlce remisuje z GKS-em Katowice do przerwy 0-0. Stal Rzeszów prowadzi z Olimpią Elbląg 2-0. Skra Częstochowa rozpoczęła w tym momencie rywalizację z Górnikiem Łęczna. Jest oczywiście na razie jeszcze bezbramkowy remis. Aha, i nie powiedziałem o meczu Górnika Polkowice ze Zniczem Pruszków. Tam do przerwy jest bezbramkowy remis. To jest oczywiście ważne starcie także z perspektywy poznańskiej, choć tak jak już wcześniej mówiliśmy, jeżeli Lech dzisiaj wygra ten mecz, a wygra na 99,9 i tam można ileś tych dziewiątek po tym przecinku wstawić, bo tak będzie, jeżeli chodzi o ten wynik, który mamy po 45 minutach, to tak jak mówiliśmy, matematycznie Lech tego 100% utrzymania jeszcze mieć nie będzie, ale będzie do tego oczywiście bardzo blisko. Dobrze, to tyle na razie z Wronek. Połączymy się tutaj ze stadionem Przyleśnej, ze stadionem Akademii Lecha Poznań, kiedy rozpocznie się druga część tej rywalizacji, a na razie dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za kilkanaście minut.
Znów jesteśmy we Wronkach, znów jesteśmy na meczu 32. kolejki drugiej ligi piłkarskiej pomiędzy rezerwami Lecha Poznań a Gryfem Wejherowo. 4-0 dla gospodarzy po pierwszych 45 minutach. Sporo zmian będzie w przerwie, jeśli chodzi o oba zespoły. 3 piłkarzy gotowych w drużynie Kolejorza do pojawienia się na placu gry. Paweł Tomczyk, Igor Ławrynowicz, a także Kacper Wachowiak to będą piłkarze, którzy pojawią się od 46 minuty na boisku i będzie także zmiana w drużynie gości. Zaraz zobaczymy, zostanie zaprezentowana właśnie ta zmiana przez kierownika Jakub Godlewski drużyny. A tak, faktycznie zawodnik z numerem 14, Jakub Godlewski. No i też spoglądam, kogo zmienia, chyba 17 tam jest u trenera, tak, numer 17, czyli Dawid Pilarski zszedł z placu gry, a w jego miejsce z numerem 14 Jakub Godlewski. A jeżeli chodzi o Lecha, to zaraz przekażemy cały skład Lecha Poznań, natomiast na razie zmiany. Za Mateusza Skrzypczaka wszedł grający z czwórką Kacper Wachowiak, za Jakuba Niewiadomskiego pojawił się na placu gry z 18 Igor Ławrynowicz i za Filipa Szymczaka, autora hat-tricka w tym meczu, z numerem 19 Paweł Tomczyk. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te roszady dokonane w drużynie Kolejorza. Piłka już ustawiona na środku, więc za moment początek drugiej części spotkania. I przypominamy szybciutko jedenastki obu zespołów. Gryf Wejherowo 12 Wiesław Ferra, 6 Oskar Sikorski, 7 Daniel Kwidziński, 8 Karol Baranowski, 9 Kevin Przygoda, 10 Rafał Jan, 13 Mariusz Sławek, 16 Jakub Poręba. Grał z 17 Dawid Pilarski, wszedł za niego z 14 Jakub Godlewski. Kapitan drużyny i grający trener Marcin Burkart to 18 i 21 Jakub Pek. Natomiast rezerwy Lecha Poznań 12 Łukasz Radliński, 15 Karol Smajdor, 4 Kacper Wachowiak, 2 kapitan drużyny Grzegorz Wojtkowiak, z numerem 18 Igor Ławrynowicz, 6 Artur Marciniak, 22 Łukasz Szramowski, z numerem 19 Paweł Tomczyk, 16 Damian Kołtański, 14 Hubert Sobol i 11 Tomasz Kaczmarek. Już jakby w tej 11, którą wymieniłem, ująłem te 3 zmiany, przypominam, bo tyle dokonanych w drużynie Kolejorza w przerwie tego starcia. A tam odważnie Kołtański poszedł między 4 zawodników. Jeżeli chodzi o pozycję piłkarzy, którzy pojawili się na boisku, no to Kacper Wachowiak gra w środku obrony obok Grzegorza Wojtkowiaka. Artur Marciniak przeszedł na lewą. Ciekawa sprawa, lewa na lewą obronę. W środku pola zastąpił go Igor Ławrynowicz, no a oczywiście Pawka Tomczyk, wiadomo, gdzie zajął miejsce. No to teraz Lechici właśnie mają swój atak. Kaczmarek za moment może być dośrodkowanie, nie będzie tego dośrodkowania, bo wycofana ostatecznie piłka. No i teraz już mogą dłużej pograć zawodnicy Kolejorza. Wachowiak do Smajdora, Smajdor teraz ucieka prawą flanką. Pokazuje arbiter, że był faul, tak, poczekali jeszcze sędziowie, jak się to wszystko rozwinie, ale tam podcięty był. Jednak zmienił swoją Karol decyzję. Smajdor. Jednak nie? Tak. Tak. Najpierw machnął chorągiewką na tak. Przewinienie, po widzimy czym to teraz pokazał na rzut z autu. No tak, gdzieś tam moim zdaniem nie trafił w piłkę, tylko gdzieś po nogach Lechity. A jednak tutaj decyzja głównego tak. Sędziego. Główny sędzia uznał, że to takie lajtowe przewinienie i nie ma sensu się nim zajmować. A teraz Tomczyk ładnie mógł skorzystać z tego takiego wrzucenia piłki w pole karne, takiego balonika za plecy obrońców. Naciskają teraz Lechici swoich rywali, no i niewiele brakowało, a przejęliby piłkę i mieliby dobrą okazję, ale już teraz piłkarze Gryfa z własnej połowy wyszli. Co chwilę tylko słychać waha, więc tam Grzegorz Wojtkowiak w roli nauczyciela ustawia tego zawodnika Kolejorza, który dostaje szansę w drugiej części tego meczu. No nie ukrywając, Ulatowskiego i Małeckiego. Taka właśnie jest rola Grzegorza Wojtkowiaka w rezerwach, żeby właśnie mieć tych młodych chłopaków wokół siebie i żeby uczyć ich te piłkarskiego rzemiosła, bo oczywiście co innego nauki w akademii, a co innego nauki już bezpośrednio na boisku w piłce seniorskiej. Rezerwy Lecha Poznań pracują na 3 z rzędu zwycięstwo w drugiej lidze. Najpierw to z Resowią. Tutaj 2-0. No a w weekend bardzo ważny triumf w Pruszkowie ze Zniczem. 2-1. No i dziś ta rywalizacja z Gryfem.
właściwie rozstrzygnięta. Takie mam wrażenie po 20 minutach, kiedy było 3-0, potem jeszcze czwarty gol Filipa Szymczaka, który skompletował hat-tricka. No i możemy przez to spokojnie oglądać drugą część meczu, a możemy też oglądać właśnie piłkarzy kolejnych pojawiających się na boisku. Mogli sobie trenerzy przy wyniku 4-0 pozwolić właśnie na trzy zmiany w przerwie. Na wejście Wachowiaka, na pojawienie się przecież kolejnego 17-latka z rocznika 2003, czyli Ławrynowicza. No i do tego wszystkiego Paweł Tomczyk, jeśli chodzi o atak drużyny Kolejorza. Słychać cały czas te podpowiedzi właśnie dla Wachowiaka od starszych kolegów na boisku, a tymczasem Kołtański, ależ ładnie się przedarł. Kołtański do środkowania, ach, z głowy Huberta Sobola, teraz właściwie Rafał można Jan. Powiedzieć, zgarnięta piłka. Tutaj z dziesiątką zawodnik Gryfa Wejherowo z charakterystyczną fryzurą, więc za każdym razem można go bez problemu rozpoznać. Rafał Jan uprzedził Huberta Sobola, który właściwie mógłby dostawić tylko głowę, jeżeli ta piłka doleciałaby do niego. Kacper Wachowiak to z kolei kolejny przedstawiciel rocznika 2002 w Lechu Poznań, 18-latek, wychowanek słynnej poznańskiej trzynastki, no a potem już kolejne szczeble właśnie w Lechu Poznań, w klubowej akademii. Więc jakby fajnie, że kolejny piłkarz 18-letni wprowadzany właśnie do drużyny trenera Ulatowskiego. Wynik daje komfort ku temu, tak jak wspomniałeś, i na pewno, jeżeli w tym sezonie uda się, jesteśmy przekonani o tym, że się uda, to zwycięstwo nas przybliża do tego dosyć mocno, ale jeżeli utrzymamy się w drugiej lidze, no to w drugim sezonie na szczeblu centralnym na pewno celem będzie o wiele szybciej utrzymać się w lidze, bo wiadomo, że komfort utrzymania daje możliwość dawania szans w większym wymiarze czasowym tym właśnie najmłodszym zawodnikom, którzy dopiero wchodzą do tej. Ale teraz uwaga, bo Gryf wychodzi 3-3, ale źle rozwiązane i Karol Smajdor przejmuje piłkę, może teraz wyekspediować ją do przodu, ale było groźnie. Uwaga, teraz atakują znów zawodnicy Gryfa. No i Lechici już chyba wyjdą teraz z tą piłką spod własnego pola karnego, ale chyba wzdłuż linii bocznej boiska trzeba było szybko zagrać dłuższą piłkę, żeby nie było tu zagrożenia. A teraz ładnie jeszcze tam poradzili sobie zawodnicy Kolejorza z piłkarzem, który był w polu karnym, z dziewiątką Kevin Przygoda. Próbował gdzieś tam przedrzeć się przed bramkę Łukasza Radlińskiego. Bardzo dobrze wyszedł na pozycję, ale zabrakło tutaj doświadczenia właśnie w tym, żeby zdążyć przed obrońcą, żeby wyjść do końca na tę pozycję. W tym momencie jeden z Lechitów wszedł przed niego, odprowadził piłkę i Łukasz Radliński mógł ją bez problemu łapać. A więc widzimy, że w tym właśnie młodym zespole Gryfa też wychodzą takie rzeczy, gdzie widzimy, że jeszcze to muszą ci zawodnicy łapać to doświadczenie, żeby właśnie takie sytuacje rozstrzygać na swoją korzyść. A teraz uwaga, Kołtański kopnął piłkę ładnie. Przyjął piłkę lecącą kilkadziesiąt metrów do niego, zbiegł do środka i próbował uderzenia. No to jest też ofensywny piłkarz. Przerzut więc był idealny, właśnie. Przyjęcie Kołtańskiego bardzo dobre, no ale uderzenie już nie najlepsze. Teraz w środku Wojtkowiak przejmie tę piłkę. Zagra do Tomczyka. Tomczyk piłkę stracił, teraz chyba ręką zagrał zawodnik Gryfa Wejherowo. No, sędzia uznał, że jest bliska. Bliska, gdzieś też nabity, tak mocno tam przypadkowo odbijała się ta piłka. Szkoda, bo Paweł już uciekł na lewą nogę i właściwie wyglądało tak, jakby się nie spodziewał, właśnie, że tam jest jeszcze jeden obrońca. Bo sobie idealnie przygotował sytuację, jak już by chciał biegać w pole karne, a się okazało, że tam jeszcze jeden zawodnik Gryfa był. No i Gryf jeszcze raz wychodzi z własnej połowy. Tak jak już mówiłem. Mówiliśmy w pierwszej części meczu. Trochę ciśnienie z nich zeszło. No i zaczęli grać dużo bardziej odważnie od tego rezultatu 0-3 we Wronkach tutaj. No zresztą co oni mają do stracenia? Są zdegradowani już do trzeciej ligi od dłuższego czasu. Uwaga. A teraz piłka ponad poznańską bramką. Jakub Pek z numerem 21 kopnął teraz w stronę bramki Łukasza Radlińskiego, ale a nie Rafał Jan. Pomylił się.
właśnie tak? W tej charakterystycznej fryzurze, tak mi się wydawało. Możliwe, że to teraz zobaczymy. Był ten piłkarz. Tak. Aha, faktycznie. Rafał Jan. Tak, dziesiątka, rzeczywiście. To też ciekawe, zawodnik z numerem 10 na plecach gra na prawej obronie w drużynie Gryfa Wejherowo. W ogóle tutaj mamy, widzimy blok obronny złożony z numerów 10, 6, 18, 13, a więc... Mogliby to być spokojnie piłkarze formacji ofensywnych. Kołtański właśnie za plecy obrońców. Tomczyk obok bramki. Niestety nie ma piątego gola dla Lecha Poznań. 54. minuta, no to powinien być gol, bo uciekł tutaj Pawka do sytuacji. Idealnie sam wkleił na sam się w obrońcę. Świetnie właśnie poszukał sobie pozycji. Szuka sobie Paweł tych pozycji, ale no nie wykorzystuje. Dlaczego nie szukał szczęścia gdzieś tutaj z prawej strony bramki, bo bramkarz odsłonił dosyć dużo przestrzeni, no ale ostatnio nie wstrzelił się w pierwszej sytuacji takiej bardzo dobrej w Pruszkowie, no to czekamy aż wstrzeli się w drugiej, tak samo jak w Pruszkowie. No właśnie, bo zmarnował 100% okazję w Pruszkowie, ale potem wyprowadził Lecha na prowadzenie 2-1, więc czekamy na to, aż Pawka tutaj swojego gola też strzeli, a teraz Sobol. On tam lubi się rozpędzać tą lewą flanką, no ale teraz był faulowany przez tego właśnie wspominanego wcześniej przez nas Rafała Jana i będzie rzut wolny dla kolejorza. Też arbiter mógłby wyciągnąć żółtą kartkę, bo tam już uciekał mu faktycznie Hubert Sobol i byłaby dobra okazja dla Lechitów. Teraz świetnie przerzucona piłka na skrzydło. Za moment już będą Lechici w polu karnym. Dośrodkowanie! Paweł Tomczyk raz jeszcze i jeszcze raz niecelnie. Nie uznaję tego jako stuprocentowej sytuacji, tak. A więc cały czekamy czas na kolejną. Czekam na tą drugą. Tak. Zmiana w drużynie Gryfa Wejherowo. Opuszcza plac gry grający z numerem 7 Daniel Kwidziński, a w jego miejsce z numerem 20 Jakub Kwidziński. Zakładamy, że bracia. Tak. Zakładamy, że zbieżność nazwisk tutaj nie jest przypadkowa. Nie, było przewinienie teraz Karola Smajdora zdaniem Rafała Rokosza. I Marcin Burkart. Ale teraz Lechici tu spokojnie uprzedzą rywala, chociaż Burkart tą lewą nogą jeszcze raz skierował piłkę do zawodników Gryfa. No i rzut rożny dla i będzie rzut gości. Rożny. Tak. Mówimy cały czas, że Gryf Wejherowo wraca do trzeciej ligi. To jest klub, który najwyżej w swojej historii grał właśnie na trzecim poziomie ligowym, tak jak teraz mamy drugą ligę. I tak jak szukałem informacji o drużynie naszych gości, to zwróciłem uwagę na to, że nawet pamiętam tą historię, jak grali w ćwierćfinale Pucharu Polski w sezonie 11-12. Przeciwko Legii mieli dwumecz, ale po tym rzucie rożnym może dokończę. I teraz Lechici wychodzą z atakiem. Może być naprawdę tutaj szybki kontratak. Tu już kartka musi być. Tu będzie i to zobaczy ją ten zawodnik z numerem 10. Pojawił się tutaj po tym stałym fragmencie gry po drugiej stronie boiska i zobaczy Rafał Jan z dziesiątką żółtą kartkę. A zatem trochę tutaj przerwanie kontry i tak oczywiście faul taktyczny. Należała się żółta kartka, ale też patrząc na tę sytuację z drugiej strony przed chwilą z Hubertem Sobolem, to już sobie tak nazbierał trochę tych fauli właśnie ten zawodnik. No i, ale gdyby wtedy otrzymał żółtą kartkę, no to tak, tu no by tutaj było by bez też, dyskusji, tak. Że musiałby drugą otrzymać. Tak. No to była sytuacja, mówi gdzie... Mówi się, że druga żółta kartka musi być oczywiście taka, że faktycznie arbiter musi no to ją tu wyjąć. To tu była faktycznie. Tak, to tutaj nie ma wątpliwości, że w dziesiątkę by teraz grali piłkarze Gryfa Wejherowo. No to dokończę myśl o tamtej edycji, tak, Pucharu Polski. Bardzo ciekawą informacją było dla mnie to, że Gryf Wejherowo był założony w 21 roku, jest rok starszy niż Lech Poznań, a wtedy właśnie w tamtej edycji Pucharu Polski mierząc się z Koroną Kielce mierzyli się po raz pierwszy w swojej historii z drużyną z pierwszej ligi Ekstraklasy. Ciekawa faktycznie. Czyli 90 informacja. Lat czekali, tak, na pierwszy mecz z drużyną z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce. I wyeliminowali wówczas i Koronę, i Górnika i Zabrze. Górnik Zabrze. I tak. Później z Legią przegrali u siebie 0-3, a w rewanżu zremisowali 1-1. I pożegnali się z tamtą edycją. Uwaga, dośrodkowanie tymczasem w pole karne. Nieskuteczne jednak, więc
piłkarze Gryfa wychodzą teraz z własnej połowy, a świetnie Ławrynowicz się do tego włączył, Kołtański, teraz już Lechici szybko wymieniają piłki przed polem karnym, Kaczmarek, teraz on zdecydował się na uderzenie. A szkoda, że nie poszukał takiego właśnie dośrodkowania gdzieś tam na dalszy słupek, bo idealnie Hubert Sobol wbiegał i właściwie by tylko dostawił głowę. Myślę, że też przy tym wyniku 4-0 to takie indywidualne popisy właśnie będą się zdarzać piłkarzom na boisku. Każdy chce się tu pokazać, każdy chce... I każdy wie, gdzieś... że trener przymknie właśnie oko na właśnie taki indywidualny popis w momencie, kiedy prowadzi się 4-0. Kołtański, ach, teraz szkoda, że nie udało się wprowadzić w pole karne tym zagraniem partnera. A Smajdor ładnie teraz przejął piłkę i już ma bardzo dużo miejsca Kołtański. Smajdor. Tak, Smajdor tutaj ładnie sobie poradził, uprzedził rywala. Kołtański się poślizgnął tymczasem i stracił piłkę. No i Wachowiak, też dobra interwencja, też możemy pochwalić tego młodziana, który gra na pozycji stopera, bo dobrze uprzedził przeciwnika i też dobrze zagrał piłkę. To teraz Gryf. Na drugą stronę boiska zagranie. No, ci młodzi zawodnicy Gryfa bardzo ładnie gdzieś tam przedostają się w okolice pola karnego, ale brakuje właśnie decyzyjności już w obrębie pola karnego. Teraz jest właśnie dośrodkowanie, ale tutaj spokojnie padnie ta piłka łupem Radlińskiego i Lechici już szybko wyrzucił Radliński. Kaczmarek, ależ ma dużo miejsca. Po prawej ręce Sobol, po lewej Tomczyk. Kogo wybierze przy tym zagraniu? Chciał zagrać do Tomczyka, ale mam wrażenie, że troszkę za późno też to chciał robić. Trzech piłkarzy w kontrataku, dwóch napastników ustawionych dobrze, no ale zabrakło dobrego dogrania w wykonaniu Tomasza Kaczmarka. Teraz Szramowski, świetnie w środku boiska, wyprzedził rywala. Kołtański. Na wolne pole rzucona ta piłka do Sobola. Sobol za chwilę będzie w polu karnym. Zagra do Tomczyka. Zagrał płaską piłkę właśnie przed bramkę, ale bramkarz świetnie antycypował, przewidywał te wydarzenia i złapał piłkę. Zawsze się mówi, że jest ta idealna strefa przed bramką, gdzie można zagrać między nabiegających obrońców, a bramkarza. Tutaj została ona zagrana za blisko bramkarza, który mógł interweniować pewnie. Burkhardt. Chcieli podejść pressingiem Lechici, ale zostali wycofani też przez trenerów, że tutaj już poradzili sobie rywale, więc trzeba było wracać. Ależ ładnie tam powalczył Karol Smajdor. Najpierw przegrał pozycję z rywalem, ale potem wkroczył przed niego i już okazał się zdecydowanie lepszy. I wyrzucał tu dla Lecha na niespełna pół godziny przed końcem rywalizacji. Cały czas czekamy na to kolejne trafienie Lechitów, bo nie ukrywając, wynik jest bardzo przyjemny, ale jak się ogląda taki mecz, to apetyt rośnie w miarę kolejnych goli. Zobaczyliśmy 4 w pierwszej połowie, liczyliśmy na kolejne trafienia w drugiej, a jak na razie nie oglądaliśmy go, a dodatkowo oprócz tej sytuacji właściwie Pawła Tomczyka, gdzie miał idealną okazję do zdobycia piątej bramki, tak naprawdę nie mieliśmy takiej stuprocentowej sytuacji, gdzie mógł paść gol. Wczoraj był taki mecz w Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii, gdzie wynik 7-0 był do przerwy. Już wszyscy sobie ostrzyli zęby na dwucyfrówkę w tym meczu, a troszkę jednak to tempo po przerwie spadło i bodajże chyba tylko jeden gol był, tak? W drugiej części spotkania 8-0 skończył się ten mecz. Wojtkowiak. Wachowiak. Będzie mógł teraz młody piłkarz przekroczyć linię środkową boiska, ale nie zrobił tego. Wolał oddać do partnera w środku boiska. No też on nie jest tutaj od rozgrywania w tym momencie. Dlatego wybrał Szramowskiego. Tam szeroko ustawiony jest po lewej stronie Artur Marciniak, ale znów Szramowski będzie rozprowadzał tę akcję Lechitów. Smajdor.
wycofał do Wachowiaka, pojawił się w środku boiska Ławrynowicz, który chciał dostać też to podanie. No i teraz dostanie od Artura Marciniaka ostatecznie. Igor Ławrynowicz, Kacper Wachowiak, Smajdor. Dostanie teraz piłkę od Kołtańskiego, Smajdor w pole karne, wykończą tę akcję Lechici, ależ teraz strzał Tomczyka broni w niesamowity sposób bramkarz. Ale jak szkoda, Paweł... że Tomek właśnie. Kaczmarek nie nabiegł idealnie na tą tak, piłkę, żeby uderzyć od razu z pierwszej, jednak wyprzedził ją trochę, musiał zatrzymać się, szukać Pawła Tomczyka, no ale Paweł Tomczyk też miał bardzo dobrą sytuację, tym razem bardzo dobrze interweniował bramkarz gości Wiesław Fera. To czyli... zmiana jeszcze. Mateuszu w drużynie Gryfa. Nikodem Sroka w miejsce Karola Baranowskiego. Nikodem Sroka, który zagrał w 10 spotkaniach jak do tej pory w drugiej lidze, ale ma już na swoim koncie 2 trafienia. A należy zaznaczyć, że jest to rocznik 2003. Tak jest, wchodzą ci młodzi piłkarze z rocznika 2003 na boisko w drużynie Gryfa Wejherowo. Alech ma rzut wolny. Wysocy piłkarze ustawieni w polu karnym. Wojtkowiak, Wachowiak, Tomczyk, Sobol. Czy trafi do któregoś z nich piłka po tym dośrodkowaniu? Trafiła! Nie chcę... No ten Paweł Tomczyk naprawdę ma pecha. Nie. No właśnie szukam słowa, żeby to określić, bo dwa razy teraz już celnie strzelił. Kiedy przestrzeli w sytuacji stuprocentowej, no to okej, no. Można powiedzieć, i tutaj znowu że czegoś bramkarz... mu zabrakło, ale teraz czy coś zrobił źle w tej sytuacji? No strącił piłkę głową po dośrodkowaniu, właściwie ale nie idealnie wpadła piłka się do bramki. Mówi, że głową w ziemię, dokładnie. Gdzieś przy słupku to jest idealny strzał, a jednak bramkarz dobrze interweniował. Jeszcze jedno dośrodkowanie, Wachowiak atakował tam bramkarza. Marciniak kopnął tę piłkę w pole karne i teraz trzeba wracać, bo ale tutaj ekwilibrystyczny sposób tak. Szukał gola Kacper Wachowiak, jednak za lekko ostatecznie uderzył piętą. No dwie rzeczywiście sytuacje Pawła Tomczyka. Raz bramkarz nogą odbijał, a teraz po strzale głową też sobie poradził. Chociaż faktycznie, tak jak mówimy, no już tutaj wszystko napastnik zrobił jak należy i powinien być gol. No to może teraz Paweł. Ale na sytuację sam na sam, uwaga, i ma tego gola! 66. minuta, 5-0 dla Kolejorza w tym starciu z Gryfem Wejherowo. Fajnie, że wreszcie Paweł wykończył swoją akcję i rozpoczął ją podaniem do partnera, do Ławrynowicza i bardzo ładnie, że Igor też, 17-latek. Świetne zachowanie tutaj Igora Ławrynowicza, który nie podpalił się, nie szukał od razu strzału na bramkę, wiedział, że Paweł Tomczyk na pewno wbiega w środku pola karnego przed bramkę, wyłożył mu praktycznie na tacy, no i tym razem Paweł Tomczyk, wystarczyło, że dołożył nogę. Mamy 5-0, mamy gola Pawła Tomczyka, jest to jego 5. trafienie w tym sezonie drugiej ligi, dogonił pod tym względem Juliusza Letniowskiego i ex-aequo są na drugim miejscu za Filipem Szymczakiem, który po dzisiejszym meczu ma już na swoim koncie 12 trafień. Burkhardt zagrał piłkę tam na drugą stronę boiska. Spalony. Spalony był, więc nie ma się co martwić teraz o obronę Kolejorza w tej sytuacji. Słyszeliśmy też instrukcję grającego trenera, czyli Marcina Burkharda, który w 80. minucie zarządził ostatnią zmianę w swojej drużynie, bo też 3 już były. Nie ściąga siebie? Tak, nie. Pokazał, że powiedział, jaki piłkarz faktycznie pojawi się na boisku i kogo ma zmienić, a tymczasem będziemy mieli też ciekawą zmianę w drużynie Lecha Poznań. Kolejny młody zawodnik będzie ale uwaga, meldował teraz się na boisku, Kołtański. Ale to za moment, właśnie Kołtański w polu karnym. I Marcin Burkhardt tym razem na doświadczeniu odebrał tę piłkę tak. I Gryf rusza ze swoim atakiem. Lech będzie miał 17-letnie skrzydła teraz w tym meczu, bo już dostaliśmy informację, że Tomasz Kaczmarek zejdzie z boiska, zostanie zatem Kołtański, no i on oczywiście na prawym skrzydle, natomiast będzie na boisku. No to teraz Kaczmarek mógł właśnie idealnie zakończyć swój występ, tak. Bo bardzo fajnie zagrał do Huberta Sobola, ale niestety naszego napastnika uprzedził jeden z zawodników gości, no i
ponownie rusza Gryf z atakiem. Tak. I znowu gdzieś tam zatrzymują się na linii defensywy. Właśnie tak jak mówiłem, do pewnego momentu te akcje Gryfa wyglądają, a w pewnym momencie zatrzymują się na Lechitach i to Lechici mogą wyprowadzać swój atak. Tymczasem piłka wycofana aż do Łukasza Radlińskiego. Przygotowany przy linii bocznej boiska z numerem 20 Filip Wilak, rocznik 2003, kolejny piłkarz z tego rocznika, który zaliczy dziś debiut w rozgrywkach drugoligowych. Jak ktoś śledził Akademia Flash, to bardzo dobrze zna Filipa Wilaka. Bardzo to cieszy, że kolejny młody zawodnik debiutuje na poziomie seniorskim. Absolutnie tak. Będzie naprawdę teraz na boisku. Rocznik 2003 na prawym, na lewym skrzydle, w środku pomocy, bo tam jest Igor Ławrynowicz przecież. Rok starszy, rocznik 2002, Kacper Wachowiak, więc naprawdę już tutaj młodzież będziemy mieli na te ostatnie 20 minut w drużynie kolejorza. Jest właśnie ta zmiana tam z drugiej strony. Oczywiście Tomasz Kaczmarek opuścił boisko, bo no on był na pozycji lewo. Z tej pozycji nie było widać, czy Tomek Kaczmarek już opuścił boisko, czy czeka na wznowienie gry. I dlatego tutaj właśnie kierownik drużyny i razem z sędzią technicznym Szymonem Lizakiem nie wiedzieli, czy mogą wpuszczać już Filipa na boisko, czy czekać. Pojawił się zatem, a zobaczymy, czy jeszcze tutaj Lechici wykreują jakieś fajne okazje w tych ostatnich 20 minutach i strzelą kolejne gole. No i brawo, Tomczyk zabrał się teraz z piłką, ale ostatecznie obrońca tę piłkę wybija, będzie rzut rożny, ale fajnie, że nie wystraszył się tam Damian Kołtański. Wstawił głowę i zgrał piłkę w stronę Pawła Tomczyka. Dzięki temu była okazja w polu karnym. No i teraz pod nieobecność Kaczmarka trzeba zmienić wykonawcę tych rzutów wolnych i rzutów rożnych. No to będzie właśnie z narożnika teraz kierowana piłka przez graczy kolejorza. Płasko, uwaga! Jeszcze tam dobijają Lechici na 3-4 razy. No może jeszcze uda się wepchnąć tę piłkę do siatki. Mają jeszcze piłkę, uwaga! Teraz podbita ta piłka! Aż przechodzi. Ależ jednak Artur Marciniak miał ochotę właśnie na gola w tak, zdecydowanie. Nabiegał tam, walczył, strzelał i ostatecznie po rykoszecie jest stały fragment gry tylko dla teraz kolejorza. Teraz mamy powtórkę. A nie, już końcowego fragmentu. Ten ostatni strzał faktycznie. A uderzał Kacper Wachowiak tak w tym ostatnim fragmencie. No i mamy rzut rożny teraz z drugiej strony boiska. Filip Wilak będzie właśnie ten, który wszedł na boisko. On będzie kierować piłkę w pole karne troszkę no zbyt nisko. Pierwsze dośrodkowanie z rzutu rożnego tak. Nieudane. Ale teraz uwaga, Wachowiak, no szkoda, że nie zgrał teraz tej tak, piłki, idealnie, bo Sobol miał był do zgrywania. Obok. Tak. Szkoda. Mógł być kolejny gol. 72. minuta we Wronkach. Rezerwy Lecha Poznań kontra Gryf Wejherowo. 5-0. Wcześniej jednak zmiana w drużynie gości. Jakub Kreft pojawi się na boisku, a opuszcza je Kevin Przygoda. Tak jest. I tak mówił trener Burkhardt, bo właśnie mówił, że Kevina zmienimy. Szramowski tymczasem, Tomczyk, no, chciał wbiec ładnie, tak odwracając się z piłką, zagrywając ją ponad głową. Paweł Tomczyk obrońcy trochę pokazał swoją siłę fizyczną, tak, bo się wydawało, że większość napastników gdzieś by się odbiła od tego obrońcy, a Paweł jasne Tomczyk pociągnął go ze sobą. Teraz dobrze zgrana piłka, Kołtański. Brawo, Kołtinio! Okej, Kołti, brawo! Trzymane, super. Próba gry do przodu, o to chodzi, Kołtan. Cały czas tutaj gry do przodu. Tutaj słychać duże pochwały dla Kołtańskiego za tę sytuację. Ławrynowicz w środku boiska. Ale wybrał Wachowiaka. Nie, teraz Wachowiak dostanie piłkę, przepraszam, tam pomagał teraz w środku Szramowski. Tak, Szramowski w rozegraniu tej akcji. On wbiegł między dwójkę stoperów, dlatego pomyliłem Wachowiaka ze Szramowskim, ale Lechici teraz już bliżej pola karnego. No i takie świetne zagranie na prawą stronę, nie zdążył jednak. W pierwszej fazie wydawało się na świetny przerzut Huberta Sobola, ale jednak ta piłka gdzieś, jak już się odbiła od ziemi, przyspieszyła, uciekła za linię boczną i nie mógł dośrodkowywać Smajdor.
ponad 15 minut do zakończenia tego spotkania. Przypomnijmy, pewne prowadzenie 5-0, ale Hitów teraz bardzo dobry odbiór piłki w wykonaniu Ławrynowicza. No już teraz zdecydował się na strzał, chociaż szukał... mógł odgrywać, ale jednak Tomczyk jeszcze, a szkoda, że na szkoda, że za pierwszym nie... razem właśnie nie próbował uderzyć, ale bardzo dobre zachowanie tam Ławrynowicza, który wyłuskał tę piłkę i dzięki temu Lech miał okazję, ale w kluczowym momencie jednak ten młody wiek ma swoje wady, gdzieś tam się podpalił, szukał z nieprzygotowanej pozycji strzału, gdzie koledzy byli lepiej ustawieni, ale wszystko przyjdzie z czasem. Oczywiście. Tymczasem Gryf odpowie teraz z wyjściem, aż stracili piłkę zawodnicy Gryfa, 5 Lechitów, no trzeba to dobrze rozwiązać. Uwaga, szansa Ferra, odbił piłkę i nie dobił jej do bramki Paweł Tomczyk. Ale fatalnie pogubili się piłkarze Gryfa Wejherowo przy wyprowadzaniu piłki z własnej połowy. Teraz... Jakby Ferra miał troszkę lat mniej, jak reszta kolegów, to byśmy powiedzieli, że drużyna Lecha go bardzo buduje w tej drugiej połowie. No, tak jest. Bo kilka sytuacji naprawdę w fenomenalny sposób obronił, no ale tutaj już mówimy o bardzo doświadczonym zawodniku. I teraz powiem Państwu o paradoksie tabeli drugoligowej, bo trwają oczywiście inne mecze, 6 meczów. Rezerwy Lecha Poznań przy tym wyniku, przy prowadzeniu 5-0 i przy obecnych wynikach na innych stadionach wskakują, uwaga, na 8 pozycję w ligowej tabeli, więc mając punkt straty do 5 Olimpii Elbląg. Niesamowite, co się dzieje w tej drugiej lidze w tym jak sezonie. Jak zacząłeś mówić o paradoksie, to się bałem, że wygrywamy 5-0 i spadliśmy o jedną pozycję. Tak, to by była faktycznie ciekawa sytuacja. Teraz zdąży Kołtański, ach, obrońca był troszkę jednak szybszy. Paradoks dlatego, że po prostu no niesamowicie można skoczyć w ligowej tabeli przy jednym zwycięstwie, przy 3 punktach można absolutnie z dolnej części świetnie ligowej tabeli Wachowiak pojawić się w górnej. Wachowiak bardzo ładnie na wyprzedzenie. Teraz Wilak uderzył, rykoszet i rzut rożny będzie. 76. minuta gry, kwadrans do końca. Czekamy jeszcze na kolejne gole rezerw kolejorza w meczu z Gryfem Wejherowo, bo to jest naprawdę fajny piłkarski mecz, jeżeli tutaj chodzi o tą 32. kolejkę drugiej ligi piłkarskiej. Dośrodkowanie. Wojtkowiak strącił teraz piłkę głową, ale obok słupka. Troszkę podszedł za bardzo pod piłkę, już nie miał za bardzo z czego uderzyć, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, no i piłka przeleciała z niewłaściwej strony słupka. Teraz będzie Ferra wybijał piłkę, chciał tutaj zagrać piłkę krótko, ale uniemożliwili to Lechici podchodzący blisko, więc będzie to wybita piłka bezpośrednio gdzieś na środek pola gry. Świetnie zgrana przez Lechitów. Burkart teraz uprzedza Tomczyka, bo byłaby dobra okazja. A Ferra musi troszkę się tam przespacerować po polu karnym teraz, bo partnerzy nie zostawili mu tam zbytnio wyboru, jeśli chodzi o to podanie. Bardzo niedokładne było. Znów ten pressing Lechitów. Burkart. Nowoczesny stoper, włączający się często do akcji ofensywnych. Stoper box to box. Tak jest. O zawodnikach bocznych, obrońcach często właśnie tak się mówi, albo o piłkarzach bardziej ofensywnych, ale tutaj możemy sobie oczywiście na taki żart pozwolić w przypadku doświadczonego 37-letniego Marcina Burkarda. I goście będą mieli rzut rożny, który będzie wykonywał oczywiście grający Marcin trener, Burkard. Tak. Zobaczymy, no to czekamy, jak Lechici sobie poradzą z obroną tego stałego fragmentu gry. Głęboko weszli tam piłkarze, no właśnie, lewą nogą kierował tę piłkę, to była taka dochodząca do bramki. I jeszcze taka raz lewą nogą na przedłużenie dośrodkuje, tak, ale tu Wojtkowiak w polu karnym, no tak, on nie przegrywa takich pojedynków, ale kontra się teraz otwiera. Szkoda, że tutaj rywal zdołał jeszcze po tym przyjęciu w środkowej strefie boiska
doskoczyć i trochę za bardzo uciekła piłka Szramowskiemu. I znowu jedziemy w drugą stronę, bo teraz w ataku Gryf. No ale widzimy, teraz przed chwilą mieliśmy sytuację, gdzie dwóch naszych napastników było z jednym obrońcą to też, z tyłu. To też taktycznie, faktycznie celny strzał. Nie musimy chyba mówić, którego z piłkarzy, skoro lewą nogą kopnął celnie w stronę poznańskiej bramki. Marcin Burkard oczywiście. Taktycznie rzeczywiście rzucają się ci młodzi piłkarze Gryfa, chcą tutaj się pokazać też w ofensywie, no ale zostawiają niesamowite pole Lechitą po drugiej stronie boiska w tym momencie, tak jak zauważyłeś. Jeden obrońca i dwóch piłkarzy Lecha Poznań i żadnej asekuracji w drużynie Gryfa. Taktycznie tutaj na pewno trener miałby spore uwagi. Może tym drugim, który miał asekurować, był Marcin Burkard. No właśnie tak obstawiam i dlatego mówię, że trener miałby uwagi, tylko pytanie, czy Marcin Burkard będzie tutaj po meczu miał pretensje do siebie za błąd, który popełnił. Atakują piłkarze Gryfa Wejherowo i Lechici wybijają piłkę z własnego pola karnego. A i przejmą teraz Hubert Sobol. No to może ruszymy z jakimś kontratakiem. Rzucona piłka na wolne pole, tak żeby ścigał się ten młody Damian Kołtański z bardzo doświadczonym Marcinem Burkardem. Tak jakby Hubert Sobol chciał sprawdzić, czy młodzian pokona tutaj w tym sprincie ponad 20 lat starszego kolegę. Dziesięć minut do zakończenia spotkania. I aut dla Gryfa. Wyjaśnił tę sytuację właśnie Łukasz Szramowski. Nie bawił się w żadne półśrodki. Zmiany już w komplecie wykonane, więc jakby dogrywamy już ten mecz tutaj. Czekamy na końcowy gwizdek sędziego, ale tak jak już mówiłem wcześniej, liczymy jeszcze na jakieś fajne 2-3 akcje Lechitów. Zobaczmy, znowu mamy taką sytuację. O właśnie, trzech piłkarzy Lecha, takich ofensywnych, dwóch, właściwie jeden na jeden zostają tutaj teraz już z obrońcami zawodnicy. I to jest w sytuacji, kiedy my mamy, tak, kiedy my jesteśmy w posiadaniu piłki. Teraz z wykorzystaniem Łukasza Radlińskiego. Teraz na przykład. O, idealnie właśnie dalekie zagranie by właściwie otworzyło drogę do bramki. Aut jednak, bo nie było to zagranie dokładne do Wilaka, nie był w stanie już sprzed linii bocznej boiska Wilak tę piłkę wyciągnąć. No teraz wystarczy tylko przejąć piłkę i zagrać w stronę Pawła Tomczyka. Nie przegra na pewno Paweł takiego pojedynku z rywalem. Ale na razie atakują rywale. Był rykoszet. No i właśnie. Jest wybicie. I teraz Sobol zgra piłkę. Ach, gdyby zgrał, to Paweł pilnował nawet tego, żeby wyjść z własnej połowy, bo wtedy już nie byłoby wątpliwości, że nie ma spalonego. A Wojtkowiak wycofał do Radlińskiego. Ale tutaj Paweł Tomczyk dobrze wie, jak wygląda ta sytuacja, bo cały czas można tak zobaczyć, jak kontroluje, gdzie ma obrońców, gdzie ma tego właściwie jednego obrońcę. Teraz już oczywiście jest ich więcej, ale tak cały czas bardzo dobrze to kontroluje, ale widać, że Marcin Burkard ma duże zaufanie do Oskara Sikorskiego. Tak, to jest ten, który zostaje z szóstką, tutaj, który zawsze zostaje z tyłu, wręcz jak taki libero w starym stylu, tak, zostaje, rządzi od tyłu. No i niedokładnie zagrali piłkarze Gryfa, więc Smajdor spokojnie przejął to posiadanie piłki dla Lechitów. A Oskar Sikorski był bohaterem dosyć nietypowej sytuacji w tym sezonie. Na pewno pamiętasz, jak Gryf przegrał z Pogonią Siedlce 2-3. Dwa gole zdobył Oskar Sikorski w tamtym spotkaniu, tak, a miał jeszcze rzut karny. Dokładnie, i gdyby trafił jako środkowy obrońca, miałby tak hat-trick w meczu. Zgadza się. Mogli wówczas u siebie zdobyć punkcik, ale przegrali rywalizację z Pogonią Siedlce 2-3. No przy takim wyniku często arbitrzy właściwie nie decydują się na doliczanie minut, więc patrzymy, 83. minuta. Czasem niesamowity wynik w Polkowicach. Znicz prowadzi z Górnikiem 2-1, było 1-1 długo, czerwona kartka dla Znicza i Znicz strzelił gola na 2-1, grając w osłabieniu. No to Znicz jeszcze żyje w walce o utrzymanie, tak można jest powiedzieć. A to, tak jak mówiłem, ważny mecz też z perspektywy Lecha Poznań właśnie w rywalizacji o utrzymanie w drugiej lidze.
tak naprawdę na wiosnę, gdyby Górnik Polkowice nie zaliczał wpadek tych pojedynczych, to równie dobrze mogli się włączyć do bezpośredniej walki o awans. Zdecydowanie tak, no mają najlepszego strzelca, dziś zresztą Bednarski też wpisał się na tę listę strzelców, zdobył ciekawe, gdzie będziemy Bednarskiego bramkę obserwować właśnie w przyszłym sezonie. Była informacja, że kilka klubów ekstraklasy zainteresowanych właśnie tym zawodnikiem. No i zobaczymy, jak to w jego przypadku będzie. A tymczasem Kołtański, zastawiony tam jednak przez rywala, wyprzedził go obrońca. Świetnie, no a teraz Marciniak, bardzo fajnie. Wilak. W pole karne. Wilak i jeszcze zamyka tę akcję Kołtański, ale Ferra zgarnął tę piłkę sprzed Lechity. Świetne zagranie teraz. Tak jest. Jednego z zawodników gości. No i spokojnie i Radliński, bo już grający z trzynastką Mariusz Sławek niedokładnie dogrywał piłkę, choć faktycznie miał tutaj sporo miejsca na lewej stronie boiska. W drugiej połowie zawodnicy Gryfa zdecydowanie, tak jak mówiliśmy już kilka razy, zdecydowanie odważniej konstruują te ataki, ale ciągle brakuje gdzieś tej kropki nad i. Ruszają Lechici po raz kolejny. Wilak. Powstrzymany ten 17-latek w Lechu i teraz Gryf wychodzi przed własnego pola karnego. Zdobyli trochę przestrzeni, ale tak, w pewnym momencie Lech bardzo dobrze zamknął wszystkie opcje jednemu z zawodników Gryfa i musieli znowu wycofać piłkę do strefy obronnej. Przerzucona ta piłka teraz na drugą stronę boiska, no i teraz wyszli spod pressingu gracze Gryfa, więc mogą teraz przekroczyć linię środkową boiska i odważnie zaatakować bramkę Radlińskiego. Jeszcze raz ten Sławek tutaj na lewej stronie boiska, on będzie dośrodkowywać. Ale dobrze, głową wybijają piłkę Lechici z własnego pola karnego. Zrobił to Karol Smajdor. Kołtański do środka boiska. No i teraz może być bardzo ładna akcja. Do Szramowskiego. Wilak pokazuje mu tam Tomczyk, gdzie ma zagrać piłkę. Wilak zdecydował się sam na uderzenie zza pola karnego. No, szukał tego tutaj bardzo gdzieś odważnie tam, żeby przy słupku zmieścić ten strzał, ale bardzo ładna akcja Wilaka. Na pewno Paweł Tomczyk ją trochę gorzej ocenia, bo tak, liczył na podanie w tej sytuacji, ale sprytnie poszukał, chociaż bramkarz odpuścił w pewnym momencie ten strzał tak, jakby był przekonany, że na pewno nie wejdzie w bramkę. Ale duży plus dla Filipa Wilaka za tę akcję. Znów Sławek, piłkarz, który często tutaj otrzymuje piłkę w końcówce meczu i właśnie teraz strzelał na poznańską bramkę. Oj, poprzeczka. I druga poprzeczka teraz Gryfa w tym meczu. Broni, zadzwoniło tam teraz pod poznańską bramką. Łukasz Radliński głośno wyraził swoją dezaprobatę na brak aktywności tak w obronie swoich kolegów. No i tak już chyba spokojnie sobie dogramy te trzy ostatnie minuty, bo mamy już 88. Mhm. Łukaszowi Radlińskiemu też nie spieszy się teraz z rozpoczęciem. Zagrywa do Szramowskiego. Ten do Ławrynowicza. Wojtkowiak. I teraz ładnie Ławrynowicz wybiega. O właśnie, i dostanie piłkę, ale Burkard jednak głową zgarnął teraz tę piłkę sprzed Ławrynowicza, który już miałby sytuację jeden. Ale też wydaje mi się, że to podanie nie poszło tak, jak Ławrynowicz chciałby, bo jednak powinno być trochę mocniejsze, żeby właśnie spadło za Burkharda, żeby Ławrynowicz mógł nabiegać na tę piłkę, a nie walczyć z obrońcą o nią. Na prawą stronę boiska do Kołtańskiego. Smajdor pojawił się w polu karnym. Smajdor, linia końcowa, w słupek trafił Karol Smajdor, ale szkoda, myślę, że przeczekał ten tak jeden moment, bo mógł wcześniej już zagrywać do nabiegających kolegów. Ja myślę, że on kolegów dogrywać oczywiście chciał w tej sytuacji, tak, natomiast ale
przeczekał ten pierwszy moment i już potem jak chciał zagrać wzdłuż linii końcowej, no to właśnie słupek zatrzymał to jego dogranie w stronę partnerów. Chociaż no wygląda jakby strzału szukał, to bardzo optymistycznie teraz z takiego powtórka, kąta. Tak, faktycznie wskazuje, jakby chciał tutaj zaskoczyć bramkarza. Lechici wyprowadzają teraz akcję z obrony. Smajdor. Razem ze Szramowskim tutaj zagrał w środku pola, no ale Wojtkowiak. Podeszli wysoko zawodnicy Gryfa i musieli wycofać do Grzegorza Wojtkowiaka. Szramowski. Szeroko, bardzo ładnie zagrali teraz zawodnicy Kolejorza. No i już Wachowiak miękka wrzutka. Właśnie. Szukał takiego sprytnego podania, ale tam dobrze interweniował Sikorski. Walczy tam Hubert Sobol niesamowicie. I Burkard znowu lewą nogą. Zmienia stronę boiska. No ale faulowany był tam zawodnik Kolejorza. No to jeżeli sędzia nic nie doliczy, jeżeli chyba, nie że pokazał kierownik chyba 2 minuty, czy nie? Nie, 2 minuty jednak, tak. Tyle dłużej będziemy grali. W drugiej części spotkania widziałem, jak sędzia techniczny pokazywał kierownikowi poznańskiej drużyny. No ale nie spodziewam się jakiegoś wielkiego zrywu do ataku przez te 2 minuty. Czekamy już właściwie tutaj na ten końcowy gwizdek. Wilak ładnie tam z obrońcą na plecach obrócił się w polu karnym. Fajnie to wszystko wyglądało. Bardzo i można tutaj fajna było wykończyć. Rocznik 2000, latków, tak. Rocznik 2003, Lecha Poznań właśnie się zaprezentował. Bardzo ładnie Wilak poszukał Kołtańskiego. Niestety Damian uderzył nad poprzeczką, ale cieszą takie akcje. Absolutnie tak. Przede wszystkim to, że Wilak zwiódł tam przeciwnika w polu karnym, poszukał podania do partnera, no i właśnie zabrakło z perspektywy Lecha tylko wykończenia w tej akcji. Gryfowi też już się nie spieszy. Na pewno taki mecz, gdzie dostajesz dużo goli, gdzie cały czas musisz biegać, ustawiać, przemieszczać się, kosztuje bardzo dużo sił. Tak. Zespół gości, a więc no to nie już teraz Lechici. Dziwić. Wilak do środka boiska, Ławrynowicz zagra piłkę do Kołtańskiego. Szkoda, ubiegł go teraz Sławek. Idealne wydawało się to właśnie podanie do Kołtańskiego, ale no jednak i co, honorowy gol dla Gryfa może być? Nie, może być 6. gol dla Lecha, bo teraz będzie 5 zawodników Kolejorza i tylko 3 zawodników Gryfa. Dobrze rozegrać tę akcję, nie wystartował teraz Hubert Sobol, nie zrozumiał się z Damianem Kołtańskim. Szkoda, bo było 5 Lechitów i można było naprawdę tę akcję tutaj rozegrać tak, żeby jeszcze, widać jeszcze było, postawić tę kropkę. Artur Marciniak fajnie meczu chciał jeszcze na obieg, tak, pójść, bo chciał wziąć udział w akcji, którą rozpoczął, ale niestety nie zrozumieli się Kołtański z Sobolem. Jeszcze odpowiedź gości będzie mogła być właśnie ten Sławek, który bardzo aktywny jest, tak, od jakiegoś czasu w drużynie Gryfa. Koniec. I mamy koniec spotkania. 5-0 dla Lecha Poznań. Tak się zakończyło. 3 punkty dopisane w tabeli drugiej ligi. 3 punkty, które w końcowym rozrachunku będą bardzo ważne. Dokładnie tak. Zaraz będziemy oglądać oczywiście powtórkę najciekawszych sytuacji. Teraz jeszcze widzimy piłkarzy obu zespołów dziękujących sobie za grę. Lechici zadowoleni oczywiście z tego, że wywalczyli te 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty. Byli faworytem przed tym meczem, ale faworyt musi oczywiście potwierdzić swoją dominację na boisku i tak się tutaj właśnie w tym meczu stało, a zatem poprosimy o te najciekawsze sytuacje w meczu rezerw Lecha Poznań z Gryfem Wejherowo. Zobaczmy te wszystkie bramki i dobre okazje bramkowe. Rozpoczęło się to od Tomasza Kaczmarka, jego akcji indywidualnej w polu karnym, strzał, który bronił Wiesław Ferra. Tutaj
stały fragment gry z kolei i ta bomba zza pola karnego Artura Marciniaka. W 10 minucie za to taka akcja. Hubert Sobol piętą do Jakuba Niewiadomskiego, ten do Filipa Szymczaka, Szymczak do bramki i 1-0 dla kolejorza w tym starciu. Jeszcze raz widzimy chyba właśnie. Podpisuję się pod tym, co mówiłeś, że gol został strzelony Filipem Szymczakiem w tej sytuacji. Tutaj Filip, indywidualna akcja w pierwszej części meczu. 45 minut na boisku Filipa Szymczaka, ale mocno zaakcentował swoją obecność dziś we Wronkach właśnie ten piłkarz. Tutaj dwa strzały zza pola karnego w wykonaniu Lechitów. I teraz stały fragment gry. Rzut rożny, po którym Wojtkowiak mógł podwyższyć na 2-0, ale bramkarz był lepszy. A w 20 minucie dośrodkowanie z narożnika głową Hubert Sobol i 2-0 dla kolejorza. Jeszcze raz widzimy tę akcję. Dokładne dośrodkowanie i Hubert na 2-0 podwyższa ten rezultat. No i nie minęło 60 sekund, 21 minuta, Kaczmarek na głowę Filipa Szymczaka, 3-0 dla kolejorza było nawet w tym momencie. Ta sama strona głowy została dostawiona. Tak jest, dokładnie. Idealnie. Tak. Widzimy tutaj, pakuje to Filip do bramki. Teraz akcja Kaczmarka, Wojtkowiaka i tutaj już mógł mieć hat-tricka na koncie Filip Szymczak, ale zabrakło, nie trafił centymetrów. Najgroźniejsza akcja Gryfa przed przerwą, Marcin Burkart z dystansu, Radliński broni, piłka odbija się jeszcze od poprzeczki i wychodzi poza boisko. A teraz będzie 37 minuta, czwarty gol dla Lecha. Spada piłka pod nogi Filipa Szymczaka, gdzieś tam między nogami bramkarza, trafia do siatki i Lech w tym momencie prowadził 4-0. A tutaj będzie... To jest czwarty gol właśnie Filipa, trzeci Filipa, czwarty Lecha oczywiście w tym meczu. No i już druga część meczu. Kołtański tutaj dośrodkowuje. Idealnie ściągnięta właśnie piłka z głowy Huberta Sobola, który już tam czyhał na nią. Tutaj z kolei przedzierał dobra się zawodnik. Dobra interwencja Smajdora w defensywie. Tutaj Kołtański, właśnie mieliśmy ten świetny przerzut, przyjęcie właśnie idealne, ale już strzał troszkę gorszy. I jeszcze akcja Gryfa. Od razu widać właśnie, że Gryf o wiele bardziej aktywny był w tej części gry niż to jest w pierwszej połowie. To jest strzał niecelny jeszcze, bo też poprzeczka była. Tutaj Paweł Tomczyk, który wszedł w przerwie za Filipa Szymczaka. Niecelny strzał w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Tu z kolei Ławrynowicz dośrodkowuje. No i ładnie lewą nogą chciał to wykończyć Paweł Tomczyk, ale strzał bardzo niecelny niestety. Smajdor tymczasem dośrodkowanie. Paweł Tomczyk po raz trzeci. Widać, jak był aktywny, jak ta piłka szuka go w polu karnym. Po raz czwarty teraz, bo po stałym fragmencie gry głową. No już tutaj właściwie bramkarz świetnie interweniował, można powiedzieć. A teraz on podzielił się piłką z Ławrynowiczem. Ławrynowicz z powrotem do Pawki Tomczyka i nagrodzony za to Paweł Tomczyk w piątej akcji w tym meczu strzela swojego gola. Paweł Tomczyk na 5-0 dla kolejorza. To była w tym momencie na stadionie we Wronkach 66. minuta rywalizacji. A tutaj ten popis Artura Marciniaka. Pierwsza próba, druga próba. Tak jest. I w końcu tam chyba Kacper Wachowiak uderzy, zostanie zablokowany, będzie rzut rożny dla Lecha w tym momencie. Teraz jeszcze jedna akcja. Tutaj Hubert Sobol próbował i Paweł Tomczyk, który chciał dobijać, ale obrońca mu ściągnął piłkę z nogi właściwie. I jeszcze piłkarze Gryfa. Druga ich poprzeczka w tym meczu, tak? To jest ta akcja, tak jest, dokładnie, strzał i... Tym razem bez udziału Łukasza Radlińskiego, bezpośrednie uderzenie w poprzeczkę. I akcja na koniec. 17-latków, bo też wchodzili w tym meczu 17-latkowie w drużynie kolejorza. Filip Wilak do Damiana Kołtańskiego. Niewykończona jednak ta akcja, ale kończy się to wszystko zwycięstwem Lechitów w meczu z Gryfem Wejherowo 5-0. No to jeszcze w takim razie zaglądamy do innych rezultatów. Stal Rzeszów pokonała Olimpię Elbląg 2-0. Garbarnia przegrywa z Bytowią 1-2. Górnik Polkowice przegrywa ze Zniczem Pruszków 1-2 i to już jest końcowy wynik. I jeszcze zakończyło się spotkanie w Siedlcach. Pogoń Siedlce GKS Katowice także 0-2. Ten mecz w Krakowie pomiędzy Garbarnią a Bytowią za chwilę pewnie się zakończy, jest już doliczony czas gry i w 54 minucie Skra Częstochowa remisuje z Górnikiem Łęczna 0-0.
szybki rzut oka na tabelę. Na czele Górnik Łęczna, który gra swój mecz, ma 59 punktów, 58 GKS Katowice, Widzew na trzecim miejscu 56 punktów, ale Widzew dzisiaj rozgrywa swój mecz ze Stalą Stalowa Wola o godzinie 19:10. Ale Stalowa Wola też nóż na gardle, tak, w kontekście utrzymania się w drugiej lidze, a więc... Natomiast rezerwy Lecha Poznań, tak jak mówiłem, ósma pozycja w tabeli, 46 punktów, tyle samo co Skra Częstochowa, która w tym momencie remisuje z Górnikiem Łęczna. Na siódmym miejscu Resowia ma 47 punktów, na szóstym Stal Rzeszów też 47, na piątym Olimpia Elbląg 47 punktów. Trzy zespoły przed Lechem z 47 punktami, punkcik straty do baraży, tak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o Lechitów. Natomiast tak jak mówiliśmy, matematycznie Lech mimo ósmej pozycji nie utrzymał się jeszcze dziś w drugiej lidze. Bo sytuacja, jeżeli chodzi o dół tabeli, jest następująca, że Lech przy tych wynikach w tym momencie ma zaledwie 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Znicz Pruszków po tym zwycięstwie 43 punkty. Stal Stalowa Wola otwiera strefę spadkową, ale ma mecz z Widzewem w Łodzi, też 43 punkty. I Elana Toruń, która dziś będzie swój mecz rozgrywać, ma punktów 37 na 16 miejscu. Nadal trudno wyłonić te dwie ekipy, które oprócz Gryfa Wejherowo, dzisiejszego rywala rezerw Kolejorza i Legionowi, opuszczą drugą ligę. Niesamowita sytuacja, tak to wygląda, jeśli chodzi o tabelę. Tyle dziś z Wronek, bardzo dziękujemy, efektowne zwycięstwo rezerw Kolejorza 5-0. Trzymamy teraz kciuki za pierwszy zespół Lecha, za drużynę trenera Dariusza Żurawia, która za nieco ponad półtorej godziny rozpoczyna rywalizację z Krakowią pod Wawelem. Lech rywalizuje o wicemistrzostwo Polski, trzymamy oczywiście kciuki, a dziś z Wronek bardzo dziękujemy. Byliśmy oczywiście tradycyjnie na antenie Lech TV, byliśmy także na antenie stacji Fan Club TV. Transmisję zrealizował Maciej Springer, natomiast o boiskowych wydarzeniach opowiadali Państwu Mateusz Jarmusz i Maciej Henszel. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejne transmisje.